Siemano, witam ponownie. Tak jak zapowiadałem, zrobiliśmy sobie godzinkę przerwy dziś w poniedziałkowe popołudnie i kontynuujemy naszą przygodę w przebudowę FC Barcelony. W ogóle niezadowolony jest z życia w Liverpoolu Trent Alexander-Arnold, dlatego witamy się na jego profilu i jest jedna bardzo duża informacja. Otóż nie wiem, w jaki sposób to przegapiliśmy, ale prawdopodobnie stało się to podczas jednego z urlopów, kiedy była przerwa na reprezentację i lecieliśmy do kolejnego meczu, ale otrzymaliśmy potężne pieniądze na transfery. Mamy 144 miliony funtów na transfery i dodatkowo 26 milionów funtów rocznie na płace. Tak więc ja tutaj się martwiłem, że bez sprzedaży Sergio Busquetsa nie będzie nas stać na żadnego klasowego zawodnika na przykład zimą, a tu się okazuje, że jest zgoła inaczej, ponieważ no Bartomeu jest chyba świadomy tego, że nadchodzą wybory prezydenckie w Barcelonie i robi co może, żeby pozostać na swoim stanowisku. Jeżeli tak to będzie rozgrywał, to ja nie mam nic przeciwko temu. Siemano, Krystian, witam jeszcze raz. Tak więc przegapiliśmy dość istotną wiadomość. No, bardzo ładnie wyszliśmy w sumie na tych naszych transferach w tym sezonie, może dlatego też przychylnym okiem na nas spojrzeli. I co? Za chwilę będzie losowanie fazy pucharowej Ligi Mistrzów. My za chwilę również rozegramy spotkanie La Liga przeciwko Gironie, gdzie zagra sporo naszych rezerwowych, takie derby Katalonii małe. Więc no, byłem w szoku, jak po streamie zobaczyłem, że dobra, Trent Alexander-Arnold nie jest na sprzedaż według Liverpoolu. A jakbyśmy tak sprzedali Sergio Roberto i wykorzystali ten nasz budżet, to myślę, że coś takiego moglibyśmy dopiąć. Atletico Betis, o, jaki tutaj mecz na szczycie w La Liga. Trzymamy kciuki chyba za Atletico albo za remis. Remis najbardziej by mi odpowiadał. No ale dobra, Atletico pokonuje Betis, więc mamy kolejną szansę w 17 kolejce, żeby objąć znowu samodzielne prowadzenie w lidze hiszpańskiej. Wystarczy tylko te małe derby wygrać. O Boże, Krystian, o, no to słabo, no ja za pikę tutaj zrobiłem bardzo dobry interes. A właśnie, trzeba się przyjrzeć, jak ci byli piłkarze Barcelony się tam spisują w tych nowych klubach. Gerard Piqué w Paris Saint-Germain, nie najgorzej, gra ciągle w pierwszym składzie mistrzów Francji. Ivan Rakitic, no to mieliśmy szansę zaobserwować, grać nawet przeciwko niemu. No, on tutaj troszkę gorzej w Lazio. Co dalej? Kogo tam moglibyśmy? Suareza. Ciekawe, czy strzela brameczki w Manchesterze City. No 6 goli w 18 spotkaniach, więc szału nie ma. Dokładnie tyle samo goli, ile ten nieszczęsny Erling Haaland, który no ostatnio niby strzelił te 2 gole, ale generalnie na razie ten transfer jest takim małym niewypałem i liczę na to, że się Haaland w pewnym momencie troszkę obudzi. 14, czyli za 2 dni będzie losowanie Ligi Mistrzów. I tam jest szansa, żeby trafić na przykład na Lyon, nie? A reszta to niestety same tuzy. Gdybyśmy tak naprawdę wyszli z grupy z pierwszego miejsca, byłoby nam dużo, dużo łatwiej, no ale no, od sierpnia praktycznie staramy się dobrać jakiś odpowiedni styl tutaj do naszego zespołu. Ostatnio zaczęliśmy grać tą trójką pomocników, dwójką napastników i Messim pomiędzy nimi i wygraliśmy 2 mecze 3-0 z Leganes i z Zenitem Sankt Petersburg. No a teraz Girona, tak jak wspomniałem, no Messi odpoczywa, jest Pedri, jest Fati na napadzie, jest Rafinha i Busquets w środku pola, Semedo, Umtiti, Todibo, więc no mam nadzieję, że mimo tego, że gramy rezerwowymi piłkarzami, to i tak Giro nie podłamy. My Dembele w końcu sprzedaliśmy za 80 milionów? Kurde, już nie pamiętam. Dobra, za chwilę to sprawdzimy. Christian Stuani. Dani Pacheco. Jest piłkarz z przeszłością w Liverpoolu, nasz wychowanek zresztą. Zagra dzisiaj przeciwko nam.
takie bardziej defensywne ustawienie Katalończyków. Właśnie ciekawe, jak tam w sumie Dembele, nie? Jeszcze się spisuje. A to zobaczymy może po... albo teraz. Się okaże, że tam gra pierwsze skrzypce i będzie mi smutno. Ty no, coś tu gra. 3 gole, 5 asyst. Usmana Dembele i Coutinho jeszcze, nie? Dzień dobry, Mateusz. Też w Chelsea. O, tak, tak sobie. Aha, ty sprzedałeś za 80, ja za 60, no bo Chelsea nie chciało dać ani funta niestety więcej. No ale dobra, zawsze to. Mam nadzieję, że Haaland nam się obudzi. Teraz ma bardzo dobrą okazję, powinien błyszczeć, ponieważ obok niego w ataku grają tylko Pedri i Fati, więc powinien grać tutaj pierwsze skrzypce nasz norweski napastnik ściągnięty z Borussii Dortmund. Na to bardzo mocno liczę i liczę też na to, że będziemy ładne ataki pozycyjne przeprowadzali, a nie tylko stałe fragmenty gry i kontrataki. Teraz ładny właśnie taki atak Ansu Fati. Haaland gol! Jest Erling Haaland. Pierwszy gol na tym, na tej drugiej części streama poniedziałkowego, tak to nazwijmy. Proszę bardzo. Erling Haaland i już 7 goli w barwach Blaugrany ma Norweg. No to kurde, tu mnie ładnie zaskoczył od początku Erling. Ale jeszcze groźnie będzie pod naszą bramką ze strony Girony, ale nic tu się na szczęście nie stało takiego. 3 strzały, 3 celne, 66% posiadania piłki Barcelony. Tak to powinno wyglądać teraz. Jakimś cudem Rafinha zablokował strzał. Wręczył w tym Marc-André Ter Stegena, któremu daliśmy wcześniej nowy kontrakt. Podobnie jak komu jeszcze daliśmy? Komuś daliśmy, Rafini chyba daliśmy, nie? I to bez śniegu, no. Leganes strzelił 2 gole, Erling Haaland, ale tam leżał śnieg. I się właśnie śmialiśmy, że może chodzić o to, że czuł się jak w domu po prostu u siebie. No dobra, do przerwy 1-0. Skromnie, ale do przodu. Barcelona. Pedri 6-4 na pozycji ofensywnego pomocnika dziś. Małe Chińczyki na trybunach, turyści pewnie nie są zadowoleni z faktu, że Messi dzisiaj nie występuje i raczej nie będzie konieczności wpuszczania Argentyńczyka, ale za to, no nie, w sumie nie ma konieczności wpuszczania kogokolwiek, bo rezerwowi wszyscy grają. Streamek po szkole, no idealny. Streamek to jest dopiero pierwszy mecz na tym streamie, więc spokojnie. Wcześniej mieliśmy prawie 3-godzinnego streama, więc będzie co do nadrabiania, jeżeli ktoś był w pracy w szkole. Siema Polmep, Ansu Fati. Dawajcie, podwyższmy, żeby nie było nerwów w końcówce. Teraz Erling Haaland niecelnie, wyjątkowo. Kupuje piłkarzy na raty również. No dobra, skromnie 1-0, ale liczy się to, że zwyciężamy. W dzisiejszym meczu przeciwko Gironie czekamy teraz na losowanie Ligi Mistrzów. Tymczasem Rayo będzie grało. Rayo, czyli ta rewelacja początku sezonu w La Liga, zagra z Realem Madryt, ale dostali na własnym stadionie bardzo, bardzo mocno. 1-5. No okej, okay. I wracamy na pozycję samodzielnego lidera w takim razie tabeli. La Liga. Super. Zobaczmy, jak to wygląda. 41 punktów, 3 punkty przewagi nad wiceliderującym Betisem i 7 punktów nad Realem Madryt. Siema Wojtek. A studentem warto być. No ja studentem też byłem, ale już chyba nie będę. Garcia. Guardiola jest niezadowolony z wypożyczenia Garcia, dlatego my to wypożyczenie w styczniu od razu zakończymy. Kto to jest Brahima Fati? Brahima Fati. To jest brat jakiejś Fatiego? Tak. Nawet nie wiedziałem, że taki chłop jest w klubie. Ewidentnie w cieniu brata przebywa. 3-0 Zaragoza. Sociedad tu zmieniło niedawno menadżera. Został nim Frank de Boer nowym menadżerem. No nie jest najgorzej. Jest ta pozycja lidera. No jeszcze ten styl tak... Jeszcze by się przydało coś tu poprawić. No
Zastanawiam nad ciągle nad tymi rolami tutaj dwoma. Czy to nie będzie zbyt odważne, jeżeli wystawilibyśmy dwóch Mecalla na tych pozycjach? No spróbujemy, spróbujemy. Zaraz gramy z Levante, które też dość wysoko na 8 pozycji w tabeli ligowej. Nagły zwrot akcji. No ale tam już zagramy trochę lepszym tym składem. Wróci Messi, wróci Griezmann, wróci De Jong. Włocz kontuzjowany na wypożyczeniu w Porto. 4 do 5 tygodni połamał żebra. Tak średnio się tam spisuje. Na tym wypożyczeniu, a my mamy losowanie pierwszej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. I możemy trafić tak na Arsenal, na Borussię Dortmund, Lyon właśnie, Paris Saint-Germain, Bayern Monachium, na Lazio nie możemy i na Manchester City. Więc no będzie ciężko, będzie ciężko. Tutaj byłoby łatwiej, bo można by na Gent, na Benfica, na Ajax, na Romę. No ale nie ma co, losujemy. Na Gent nie trafimy, na Gent trafia Manchester City. Juve, Borussia Dortmund, Benfica, Arsenal, Tottenham, tu możemy trafić, ale trafia tu Bayern Monachium, dobra. Czyli nie zagramy z Bayernem. Nie, nie mogliśmy tutaj trafić, co ja gadam. Cztery zespoły rozstawione i cztery nierozstawione. Ajax, Chelsea, Roma. I teraz my poznamy Barcelona, Lyon, Paris Saint-Germain albo... No to tyle. Paris Saint-Germain albo Lyon. Czyli na pewno czeka nas wycieczka do Francji. Wolałbym jednak na południe. Paris Saint-Germain. O kurwa. Ała. I to ten Paryż, z którym tak się męczyliśmy w przygotowaniach do sezonu. Roma, Real i Chelsea, Lyon. No, ciężko będzie. Gerard Piqué nas wyrzuci z Ligi Mistrzów. Możliwe, że tak będzie. No ale dobra, no liczę, że do lutego ogarniemy się z tym naszym, z tą naszą taktyką i z tym naszym stylem. Co? Paris Saint-Germain. Dobra. No jesteśmy krok dalej, no i wyszliśmy z grupy, a my tu mamy finał w ogóle osiągnąć według naszego zarządu, nie? I wygrać La Ligę, więc oczekiwania są olbrzymie w Barcelonie. Dobra, no dobra. Teraz kolejna lekka zmiana w taktyce polega na tym, że zmieniliśmy Carrillero na Mezzalla. To może być z korzyścią dla nas, ponieważ no nie mamy tych skrzydłowych, więc zobaczymy jak będzie latać Milinkovic-Savic, czy Pjanić, albo Rafinha na tych właśnie pozycjach. Gdzieś tam wysoko. No Iniesta to ten... No Iniesty tu nie mamy, ale... Może będzie dobrze. Czyli teraz zagramy jeszcze z Levante, drodzy Państwo, i to będzie koniec roku 2020. I będzie Sylwester i zaraz po nowym roku czeka na nas Real Sociedad i później gramy Super Puchar Hiszpanii. Szansa na pierwsze trofeum w tej karierze. Gramy przeciwko Atletico, a w drugim półfinale Valencia zmierzy się z Realem Madryt. Siemka Mateusz. Dodać do celu sztuczny śnieg dla Haalanda. A za chwilkę może. A Bernardo Silva jest jeszcze no, zniesmaczony grą w Manchesterze City. Lautaro Martinez zdenerwowany jest na Inter. 96 milionów. Może sobie wymienimy Haalanda na Martineza. Chociaż Haaland się zaczyna troszkę ogarniać. 150 milionów kosztowałby Trent Alexander-Arnold. A najlepsze jest to, że mielibyśmy takie pieniądze w ogóle na taki transfer. Jakbym dostał jakąś ofertę za Sergiego Roberto, w odpowiednim momencie wypowiedziałem te słowa, kontuzja miesięczna Roberto, tak z 60 milionów, to powiem wam, że dołożyłbym drugie tyle i sobie kupił Arnolda. Widziałem, tam ludzie grają Barceloną, to sobie tego Trenta kupują normalnie. Czemu poprzedni stream był tak wcześnie? A czemu nie? Cześć Łukasz. A czemu nie? Miało go nie być? Dobra. Czyli tak, jak mówiłem, wraca Pjanić. Tylko tak. W takim ustawieniu?
Leo Messi za Pedrego i za Fatiego Antoine Griezmann. A jeszcze Milan Skriniar i Clement Longlet. Już zgranie złapali Skriniar z Longletem. Semedo musi pozostać. Czyli gramy z Levante. No i zobaczymy. A, bo to jest stare powiadomienie, Dawidek, wiesz? Zaraz to zmienię w ogóle. Doskonała okazja, żeby pokazać ekspertom, że się nie pomylili. Nie, zależy od zespołu. Ja praktycznie zawsze dobieram jakąś nową. Czekajcie, bo sobie to zmienię. Niech ten mecz sobie tu leci. Proszę pilnować ładnie. Haaland, jest konterka Barcelony. To wrócę sobie tutaj do gry. Griezmann, Haaland, Griezmann! Nie ma spalonego. Ależ było blisko, żeby to była bramka w ogóle Erlinga Haalanda. No ale jest spoko. Okej. Okay. Czyli obejmujemy prowadzenie z Levante. Valencia 3-0 z Betisem, czyli Betis będzie bez punktów na Estadio Mestalla. Może się uda Busquetsa pogonić, no na to bym liczył mega. No to super, możemy uciec Betisowi na 6 punktów. Longlet nad bramką. Coś temu Longletowi nie chcą wychodzić główki po rzutach rożnych niestety. Dawaj, Haaland, rozkręcaj mi się tu, chłopie. Messi, 6-6. Spróbujemy zatem Messiemu dać z powrotem klasyczną dyszkę. Trochę zmieni mu się ta rola, no ale zobaczymy, czy mu to pomoże, bardziej będzie może odpowiadało. No, to jest ciągle tylko 1-0. I Levante. Rocinna. O, mógł być zaskoczony Ter Stegen, na szczęście tak się nie stało. 22 minuty do końca regulaminowego czasu gry. To Rafinha. To Dibo za Skriniara. No ale dobra, no w miarę. Asysta Haalanda dzisiaj jest, tak? Valencia 6-0. Co oni robią Betisowi? Obudziła się Valencia na tą kolejkę. No dobra. Kolejny raz wygrywamy 1-0. Drugi mecz na tym streamie i drugi raz 1-0. No pomalutku do celu, nie? Najmniejszym nakładem sił tak naprawdę lecimy. Dwa remisy, dwie porażki w 18 spotkaniach nie jest najgorzej. 6 punktów przewagi nad wiceliderem. 6 punktów przewagi nad wiceliderem. I to jest koniec roku 2020. Koniec roku 2020, dziękujemy bardzo. No jak pobrać tą aktualizację lig? Chłopie, każdy wchodzi i normalnie pobiera, ty masz jakiś problem. No wejdź sobie na fmscout.com w dział download i tam szukaj tego, no. Jak ci nie działa z linku. Super. Najwyższa różnica bramek? Nie, Real Madrid tam gonił te zespoły po 7-0. Messi bije klubowy rekord występów w lidze, 506. Pobił Xaviego, który miał 505, czyli w rzeczywistości też Messi to pobije. Na liście życzeń tutaj są Semedo, Langlet, Busquets. No tu bym życzył sobie, żeby do tego Manchester United Sergio Busquets powędrował. No i kurde, mamy 144 miliony. A właśnie, bo ja też tutaj będę miał jakiś Nugenów, może mogę mieć tu synka w ogóle, bo mam na tyle wieku menadżera. Jakiś chrzawi nowy. No i co z tym Arnoldem, kurde? Jest jakiś raport już taki dokładniejszy? Z kiedy jest ten raport? Z przed 3 dni kosztowałby 160 milionów.
Trent. I byłby zainteresowany transferem. Bardzo zainteresowany. Taki obrońca. No ale wtedy na bank musielibyśmy pogonić Sergiego Roberto. Albo Semedo. Tak, żeby z 6 dych zarobić, kurczę. No, kupiliśmy mnóstwo piłkarzy. Na poprzednich streamach można to zobaczyć. Tu można sobie ten ekran zastopować i też obczaić. Milinkovic-Savic, Skriniar, Pjanić, Grimaldo. Ale teraz już wtedy to było trochę na takich wariackich papierach. Te transfery, więc teraz już chciałbym takie dość mądrzejsze jakby, na spokojnie, nie? Czyli taki absolutny top, albo absolutnie pasujący do nas piłkarze. Czyli środek obrony to byłby na przykład De Ligt, albo Laporte. Tak, żeby wzmocnić. Albo skorzystać z jakiegoś wonderkida, nie? Ciekawe, czy na niepewnym coś będzie lepiej. Raczej nie, no Barcelona ma tutaj taką reputację, że... Barcelona ma taką reputację, że tu raczej jej piłkarze by nie odmawiali, nie? Tam 9 tysięcy coś będzie. Dwutygodniowa przerwa. Można by chyba jakiś sparring zrobić, bo tutaj nie mają piłkarze żadnych urlopów. To zrobimy po prostu sobie w niedzielę tutaj tą wolną, 27 grudnia. Z jakąś lepszą może drużyną. Z Paryżem możemy zrobić. Ej, zmierzmy się z Paryżem. Taki przedsmak 1/8 Ligi Mistrzów. Kolejny sparring w tym sezonie z Paryżanami. Czyli Garcia za chwilę zakończymy wypożyczenie. I będziemy szukać szczęścia. Kepa byłby do kupienia. Dobra, a wyłączę tych niezadowolonych i sprawdzę generalnie. Jest De Bruyne, jest Harry Kane, Sadio Mane. Nikogo tu na liście transferowej nie widzę. Ale Lautaro Martinez nie jest obrażony, tylko zainteresowanie nim jest. Jadon Sancho. Nie wiem za bardzo, na jaką pozycję bym potrzebował. Może zamiast Pjanicia jakiś lepszy środkowy pomocnik. Jakiś wonderkid w miejsce Busquetsa, żeby był z ławki rezerwowych. Najlepiej jakby to był Hiszpan, nie? No niby mamy tego Rickiego Pucza, ale wątpię, żeby to był taki poziom, nie? Tutaj w U23 mamy... Rodri z Manchesteru City, o. Carles Alenia, ciekawe jak sobie radzi w tym Cardiff. Średnio sobie radzi. Carol Soler. U21. Taki Dani Olmo. Tutaj na Mezzalle by siadł. Lekko, że tak. Nasz wychowanek. Fran Beltran. Pedri. Chyba, że z Pedriego zrobimy takiego, ale nie. Ricky Pucz. Coś tam gra w tych rezerwach, no. Jeszcze Mabry jest z Manchester United, nie? Szoboszlaja? Chciałbym jakiegoś kurde tego. Chciałbym jakiegoś Hiszpana. Żeby już tak tą Barsę ustabilizować po hiszpańsku. Florentino Luis. Z Benfiki. A nie, to on jest defensywny. To tak za Busquetsa bardziej, nie? Na liście życzeń Udinese? 103 miliony w klauzuli. Bellerin na prawą. Kurde, jakbym sprzedał Roberto, to bym sobie Trenta Aleksandra Arnolda kupił. Właśnie tego Rafini bym się musiał pozbyć i najwyżej wziąłbym sobie... Z Barsy B jakiegoś tutaj talenciaka, na przykład temu Moribie byśmy dali szansę właśnie, 17-letniemu.
Nie. A Rafinie pogonili gdzieś. Już tak by wypadało. Bo oprócz Rafini na środku mamy na przykład, no Sergi Roberto może zagrać. Wystawiam go na listę. Tylko, że on też dopiero podpisał kontrakt. I to będzie ciężkie. Dobra, szybki sejwik. No, Udinese kupi Luisa i będzie beka. W ogóle widziałem dzisiaj przed chwilą dosłownie info od Koźmińskiego, że Joel Valencia do Legii trafi. Widzisz, Wiktor, czego to się nie robi dla widzów kochanych, no. Wszystko dla was, ale mega mi się przyjemnie nagrywa tą Barcelonę. Kurde, muszę częściej takie kariery robić. Jak skończymy Barsę, to sobie wziąć jakiś, nie wiem, Milan i też coś podobnego zrobić. Siema Kamil. Dzień dobry. Widzę, że wam również się podoba taka kariera, więc tym bardziej mega się cieszę z tego powodu. Juanda. Może Neto byśmy wymienili na jakiegoś młodego hiszpańskiego bramkarza. Kup Arnolda, przesuń Roberto do środka i Moribę do pierwszego i Cacy. No ale kurde, mam 144 miliony, ale nie chciałbym tak po prostu wszystko na jednego piłkarza wywalić, jak mam być szczery. Raczej wolałbym sprzedać właśnie Roberto albo Semedo za jakieś poważne pieniądze i dołożyć po prostu drugie tyle i wykupić. Albo Borussię jakąś Dortmund, no. Collado zasługuje na lepszy kontrakt. Nie wiem, kim jesteś, więc wyjazd. Już sprawdzę Geralda Tavare. Teraz już serio, albo światowy top kupujemy, albo światowych wonderkidów. Już nie ma przeciętności. Chociaż w sumie całe to nasze okienko pierwsze było takie. Nie mam takiego piłkarza. Mediolańska tiki-taka. A, jaka pamięć, chłopie, jaka pamięć. Nie, ja pamiętam mediolańską tiki-taka dlatego, że mi jakieś powiadomienia ciągle przychodzą, że jakieś prawa autorskie tam łamaliśmy muzyką. I maile mi przychodzą, dlatego wyświetlają mi się te tytuły mediolańska tiki-taka na żywo. No, Delicta albo Laporte chciałbym na obronę ściągnąć, to fakt. I wtedy mógłbym się pozbyć i Umtitiego, i Longleta na przykład, nie? I zarobić na to. Matthijs de Ligt. Właśnie ile on tutaj? 112 milionów, kurde, de Ligt. A jeszcze Laporte sprawdźmy. 110. Kurde, może sobie kupimy jednego albo drugiego. Zrobimy nowy raport. O, Van de Beka do De Jonga dokupić też, no. Van de Beek. Ciągle w Ajaxie. 80 milionów. Nie, nie, jeżeli zmieniałbym prawą obronę, to tylko na Trenta. Spokojnie. Paris Saint-Germain. Przetarcie przed Realem Sociedad. Bartolomeo ciągle jest prezesem. Na wiosnę będą wybory nowe prezydenckie, nie? Skriniar dopiero teraz skończył kurs językowy, lepiej późno jak wcale. No dobra, to sprawdźmy. Tu piłkarze jak się sprawdzą. Masz Neto, wejdziesz sobie. Z Paris Saint-Germain. Ten okres był bogaty w drunk streamy. A może dlatego te powiadomienia mi przychodzą. No i proszę bardzo. Leo Messi dwa razy, Neymar w 87 minucie. Statystyki przemawiają na naszą korzyść. Messi mi się tu odpalił, no proszę. Wszyscy rezerwowi również zagrali.
No to coś tu widzę potencjał w tym ustawieniu. Pół roku szukaliśmy odpowiedniego ustawienia do Barsy. Trwało to 4 streamy, czy nawet 5. I zaczynam coś tutaj czuć. Warto było popracować nad tym. Havertz łączony z Barsą, 84 miliony. Kurde, wszystkich bym kupił za te 100 milionów. Za pomocą przycisku dawczo, który też znajdziesz na fmps.pl. Ty, a Busquetsowi się kończy teraz kontrakt? Ej, jemu się... Aha, Oriolowi. A mam klauzulę przedłużenia o 2 lata, dobra. 2 mecze trzeba tak, na przycisku zagrać. O nie, powiedziałem, że dam nową umowę Busquetsowi. Dobra, Daniego Olmo sobie dodam do listy życzeń. A jak ci tutaj obserwowani Van de Beek, Matthijs de Ligt, brak chęci sprzedaży już niestety de Ligta, a Laporte, 180, kurde, podrożali ci obrońcy. Donny Van de Beek, 80. No, to się może nie udać w takim razie. No ale co? Zaraz Sylwestra mamy. Nowy roczek nadchodzi. Okienko się otwiera po meczu z Sociedad. Będzie można coś myśleć. Piękne czasy, no piękne, piękne, zgodzę się. Zrobię jedną rzecz w ogóle. Messi kontuzjowany, Jezu, widzicie to? O mój Boże. Dwa dni. Chłopie, weź mnie nie strasz. Ruben Dias też jest kotem. No on 55 kosztowałby. Na niego jeszcze mnie by było stać, nie? Na Rubena Diasza. Nad nim się można zastanowić. No i taki napastnik rezerwowy jeszcze jeden. Tu jest ten Florentino Luis. Niestrudzony defensywny pomocnik. Węgierska kupa. To ładny scouting. No sporo cię obinęło, Blacker for fun. Sporo, jak widzisz, już pół roku rozegraliśmy w tej karierze. W 3 dni praktycznie. Czy w 2? W 3 chyba, nie? Jakoś. Upamecano. Nie, no jakbym miał Upamecano ściągać, to już bym wolał chyba tego Longleta, bo Longlet jest naprawdę bardzo dobrym obrońcą. Więc wchodzi w grę tylko takie nazwisko jak De Ligt albo Laporte, no. Lewandowski zdobył złotą piłkę. Messi na drugim miejscu. Doczekał się Polak Rodak złotej piłki. Tak, bo oni wygrali Ligę Mistrzów. Ale FIFA Best Men's Player Leo Messi. Według FIFA. To gratulujemy. Złoty chłopiec Erling Haaland. No nie wierzę. Ej, to mamy najlepszego piłkarza świata według FIFA i złotego chłopca. FIFA Team of the Year. Tylko Messi. Najlepszy debiutant. Co? Mbappé piłkarzem roku we Francji. Griezmann na trzecim miejscu. Wzruszony Messi. Xavi pomógł mi w zdobyciu tej nagrody. A widzisz, Blacker. To fajnie. Siema Zofii. Ej. Haaland złotym chłopcem. No dobrze. FIFA's best man goalkeeper. Manuel Neuer.
Angelin byś kupił na lewą obronę. Ja na lewej obronie mam Jordiego Albę i Alexa Grimaldo, więc nic specjalnego. Puczowi też się kończy kontrakt. To może go tak za darmo nie będziemy oddawać, tylko przedłużymy mu tę umowę. To jest najgorsze zawsze, nie? Jak ten... Podpisujecie kontrakt, a tu nagle klauzula, jeb. Siema, Ari Piele. 15 bramek, 20 meczach ekstraklasy. Jest to dużo. Jest to dużo, tak. Oczywiście. Czyli Pucz, nigdzie nie idziesz. Mimo, że jesteś wystawiony na listę. No i zaczynamy. 2021. No ale nie potrzebuję na lewą obronę tu nikogo. A środek obrony, jeżeli miałbym kupić, to mówię, albo byłby to Matisse de Ligt, albo Aymeric Laporte. Nikt inny mi tutaj nie pasuje. A na razie ani jeden, ani drugi nie jest do wyciągnięcia niestety specjalnie. Na styczeń przynajmniej. Środek pola mamy dobry, bo jest De Jong i Milinkovic-Savic, a przydałby mi się jeszcze jeden taki kot, nie? Albo Wonderkid, albo... O Boże. Nie za głośno są te komunikaty? Wiktor. 5 złotych. Meska Angla, Powo. Dzięki serdeczne, Wiktorze. Miskiem Klub. Tak się staram właśnie w tej karierze, żeby to był Meskeum Klub. Ale no, w zasadzie nie jest powiedziane, że... Co tu się stało? Nie jest powiedziane, że to się uda tak od razu, po pierwszym sezonie jakby, ale moim zdaniem tak 2-3 sezony, myślę, tej kariery i będziemy mogli powiedzieć, że to jest taka nasza wymarzona Barcelona, taka jaka powinna być. Dlatego nie robię aż tak gwałtownych jeszcze zmian i w sztabie i tak dalej, bo to będziemy wszystko po kolei robili. Levante remisuje bezbramkowo z Realem Madryt, czyli no Real już odstaje i to spoko. Spoko? Sporo. Spoko. Ruben Neves. O no, ciekawe jak Neves by wyglądał u nas. Tylko to on bardziej na pozycję jest... Frankiego de Jonga. Ale bym sobie pograł Wolverhampton w przyszłym FM-ie. Jeszcze po tym transferze Fabio Silvy. Ha, ha, ha. Ale no nic, na razie mamy Pjanić, De Jong i Milinkovic-Savic i w sumie, no jest to kozacka pomoc, to są trzej, jedni z najlepszych, chyba top 15 pomocników na świecie. Myślę, że śmiało można tak powiedzieć, Atletico wygrywa z Sevillą. Zaraz zobaczymy dodatkowy może raport tego Nevesa. Partey w centrum uwagi. Bukse z Wisły. A był taki pomysł gdzieś, że Barcelona się interesuje Buksą z Wisły, nie? No, ciekawy pomysł. Dobra, Camp Nou, Real Sociedad. Fekir na wylocie, 86 milionów za Fekira. No, na tej pozycji mamy takiego Leo Messiego, więc wątpię. Do tego Pedri, więc nie, nie, nie. Nie jest mi potrzebny nikt na tą pozycję. Bruno Mendes, Jackson Prozo, Kai Havertz, Sancho. No Kai Havertz może byłby C. No jak widzicie, De Ligt nie jest na sprzedaż. I Laporte 180 milionów. Van de Beek 82. No 180 milionów to ja nie będę wydawał. Chyba, żebym sprzedał Umtitiego i Longleta za jakąś naprawdę potężną sumę pieniędzy, nie? To wtedy śmiało mogę sięgnąć po Aymerica Laporte. On z Hiszpanią zaznajomiony bardzo dobrze. No a my lecimy na Real Sociedad. W niezmienionym składzie. No tylko De Jong za Busquetsa.
Max Arons na PO. Na PO z drugiej strony to tylko trend by wchodził w grę. No ale mogę zobaczyć go. Max Arons. Przeskautujemy sobie. Ja tak Anglików, kurde, też. United się nim interesuje. Borja Mayoral, José, Minamino, Januzaj. Ciekawa, ciekawa ofensywa. San Sebastian. Pięknie. Co tu proponuje mój rewelacyjny asystent? Ja bym pokrył tu Majorala, reszta pressing może być. No, może po prostu będziemy mieli pierwszą jedenastkę na poziomie światowym, a gracze typu Pedri, Todibo, Grimaldo, czy Musa Wocz na przykład w przyszłości, żeby byli rezerwowymi. Coś takiego, nie? Za 80 milionów ci się udało Laportę ściągnąć? O Boże, to może też będę zainteresowanie wykazywał Aymericiem Laportę. Zaldua. Zaldua się ściągało do Athletic, jest Baskiem. W ogóle tu bardzo dużo Basków gra. Zaldua na pewno jest, Monreal. Ci dwaj chyba też zresztą. I Aramendi jest, Mikel Merino jest. Dużo Basków. A Sociedad ograniczeń nie ma, takich jak Athletic. Dobra, 0-0 do przerwy. Nie jestem zadowolony, tam Real pogubił punkty, więc fajnie by było to wykorzystać. Choć Januzaj w nasze pole karne, Minamino. Nad bramką. Na szczęście. Eibar dzielnie, Espanyol dzielnie wędruje do drugiej ligi hiszpańskiej. Skriniar ładnie i Messi. Długie zagranie do Griezmana. Haaland, ale piękna akcja Barcelony. Erling Haaland. 8 gol. Obudził się Norwek. Dopiero jak dostał kolegę do pomocy w napadzie. Cześć Marcel. Kane już obserwowaliśmy. Ja wolę stawiać na Todibo, szczerze mówiąc. Oyarzabal. No, Oyarzabal też jest kot. Messi. Skriniar, Grimaldo 2-0. Tak jest. Ole, Barsa leci. Lecimy, znaleźliśmy chyba to ustawienie, powiem wam. Chyba znaleźliśmy nasz idealny punkt. No i tak jak mówię, Todibo. Rafinha, kurde, jak ty mi tu nie pasujesz, chłopie. Ansu Fati za Griezmana. Dobra, masz, Pedri, zagraj za Messiego. Messi trochę zmęczona, a za chwilę super puchar nas czeka. Karbownika? Nie. Karbownik, ciekawe, będzie miał pewnie większy potencjał w kolejnym FM-ie. Ale latamy, lecimy, lecimy, naprawdę latamy. Jest naprawdę dobrze. Pjanić, długie zagranie do Antoana Griezmana. Griezmann pięknie wycofuje do De Jonga, nie tracimy piłki. Alex Grimaldo, Milinkovic-Savic. Grimaldo, Messi! Tuż przed zejściem z boiska, 15 gola w tym sezonie. Bardzo pewnie strzela Leo Messi. Jest git! Jest naprawdę git! 3-0. Ale idzie, ej. Na tym poprzednim streamie tak się męczyliśmy z tą taktyką ustawieniem, a tutaj proszę bardzo, jak śmiga. Kolejne 3-0. Wcześniej też z Leganes 3-0, z Zenitem 3-0, później dwa razy 1-0 i teraz znowu 3-0. Brawo. Ale piękny mecz. Przeciwko wcale niesłabej drużynie Sociedad. Grimaldo w formie, oczywiście, że tak. Też dobry transfer z Benfiki. No i pięknie. To co, otwieramy okno transferowe teraz, nie? Betis, Leganes, no ale Leganes chyba tu nie podoła. O, prawie. 2-1, Fekir w 86. No i dwa dni mamy tylko przerwy do meczu. Z Atletico. Półfinał. Jak to brzmi? Półfinał Super Pucharu Hiszpanii. Kto wpadł na taki piękny pomysł. Teraz było, w Hiszpanii było tak w styczniu, że
W finale Superpucharu zagrały drużyny, które nie wygrały żadnego trofeum w poprzednim sezonie, nie? Bo Barsa odpadła i Atletico odpadło, czy Real odpadł? Nie pamiętam. Kto tam zdobywał te trofea? Cancelo na prawą obronę. Nie no, na prawo mówię wam, tylko i wyłącznie Trent Alexander-Arnold mnie interesuje. Dobra. Otwieramy okno transferowe i spróbujemy wypchnąć Rafinię. A nie no, Rafinia jest świeżo po kontrakcie, cholera. Kogo jeszcze chcieliśmy? Busquetsa. Busi, no idź, że do tego United. Robimy zmianę pokoleniową, chłopie. Dobra, Garcia w końcu możemy się pozbyć. Sorry, że nie zagrałeś prawie w ogóle, ale no tak wyszło. I co? I w takim razie czas na awans z Barcelony B i Laisha Moriby. Kolejny 17-latek w pierwszym składzie będzie. No a tutaj co do pozostałych, no to nie ma tu niestety na razie takich nazwisk. Ale Messi załatwia te sprawy. Jest! 31,5 za Busquetsa. Proszę, niech to będzie negocjowalne jeszcze. Nie, dobra. 31,5 miliona za 32-letniego Sergio Busquetsa z pensją 13 milionów. Dobra, no to czas na kolejną zmianę pokoleniową. Chelsea albo Arsenal albo United. Dobra. Czyli zwolni nam się ponad 40 milionów funtów w budżecie kolejnych. Będzie 180 na transfery. Dobra. Tylko kurde, trzeba teraz jakiegoś wonderkida znaleźć. W sumie no Moriba. Bo Moriba to nie jest taki typowy. On jest właśnie na Metzalle. To nie jest pozycja Frankiego de Jonga. Tutaj kogoś za Frankiego de Jonga trzeba będzie znaleźć. Ale zarąbiście. Dobra, Busquets, nareszcie. Nie wierzyłem, że aż 31,5 miliona ktoś mi da. 31,5 miliona, naprawdę kupa siana. Rafinha też widziałem oferty, że dostał i za chwilę na nie spojrzę. O, i teraz kurde, kim tutaj zastąpić tego Busquetsa, żebyśmy mieli rezerwowego? Ruben Neves na rezerwowego, tak, a pamiętacie, my obserwowaliśmy Gravenbercha, wtedy Gravenberch byłby na pozycję Busquetsa, chociaż no, nie ma odbioru piłki, kurde. A jak się nazywał ten z Borussii Dortmund? Tam też był Hiszpan. Z Borussii był? Pomocnik. O, Sergio Gomez. Do łezki wypożyczony. Ale to też ten Sergio Gomez, taki średni. A Neto jeszcze miałem wystawić, no. Za Rafinie oferty były około 18 milionów. Trochę nie za dużo, nie? Gdzie są te oferty? Rafinha. 15, 23 od Wolves. Jakbyście mi dali w zamian Rubena Nevesa? 23,5 miliona od Wolverhampton. No, jego wartość. Dobra, wiecie co? Chyba go biorę. Robimy to wietrzenie szatni katalońskie. Nie ma już na co czekać. Luis z Benfiki to drugi Busquets. No to wracamy do tego Luisa. Florentino Luis. No w sumie racja. Ale brak chęci sprzedaży jest na liście życzeń
Udinese, no tak. Wyraźmy zainteresowanie, żeby może coś tutaj poczuł do nas, jakąś miętę. Neto nie ma zainteresowania. Umieścimy go na liście. Ricky Pucz. 64 miliony by kosztował. Florentino Luis. Dziękuję, Łukasz. Pozdrawiam Ciebie serdecznie również. Allegri nie spodziewa się zmian. Dobra, walnęliśmy Atletico w tym sezonie już jeden raz, to zrobimy to po raz kolejny. Dobra. No za Luisa trzeba by dać z 60 milionów. Ale też bym wolał jakiegoś Hiszpana chyba, kurde, no. Nie bardzo ten Sergio Gomez by mi tam pasował. Moriba z drugiej strony też nie ta pozycja trochę. Chyba że tego Rickiego Pucza byśmy sobie zostawili, ale też nie jestem przekonany co do tego pomysłu. Właśnie, Ricky Pucz. Nie ma, kurde, tu za bardzo tego odbioru. A mi by się przydał ktoś tutaj skuteczniejszy w defensywie właśnie z ustawianiem, z odbiorem. Wiem, widziałem, że... Abu Christopher Ayer, ty! No, to też jest jakaś myśl. On by pasował. Ale nie wiem, czy już jest taki talent. Mielibyśmy dwóch Norwegów, nie? Więc nawet by nam to pasowało. O, Messi nie potrafi usunąć przyczyn. Nie, potrafi. U Soli nie potrafi. Dobra. Merino na ławkę. Mikela. 39 milionów. Kurde, no wygląda spoko. Wygląda bardzo spoko. Przeskautujemy sobie go. Kana z Anderlechtu, ale Kana z Anderlechtu jest obrońcą, a nie pomocnikiem. Wiesz, no niby też coś tutaj potrafi. No, można by go wyszkolić, 18 lat dopiero ma, nie? Sandro Tonallego. Tonali. No tu już absolutnego wonderkida potrzebuje. W miejsce Busquetsa na ławkę. A tu oferta jest od City. Kontrakt mu się kończy. No to chyba nie ściągniemy go. A nie, tu muszę... Ojejku. Zawodnik, dobra. Ty, no to chyba, że dalibyśmy mu tutaj pensji naprawdę dużo. Żeby na pewno do nas przyszedł. Tonali za darmo. A ciekawe, ile Breszcie by chciała, żeby... Jakbym go od razu chciał. Kurde, dajmy mu 4,5 miliona, co wy na to. I klauzulę tutaj, tak wiadomo, z 200, nie? O, serio, muszę to klikać? W tej karierze na luzie tak, dami. No to jest tak, taka luźna zabawa po prostu. Rodri, no Rodri na rezerwowego to na pewno nie. Jakbym nie miał De Jonga, to można by myśleć wtedy o Rodrim. 4,5. Kurde, mamy 200 milionów na transfery. Może od razu by zaakceptował Tonali. No nie chcę od razu zaakceptować. Dobra, gramy Super Puchar. Hiszpanii. Siema Grzybek. Farbowanego wychowanka bym miał, no. W postaci Kany. Dobra, no to co, Moriba, witamy na ławce rezerwowych w pierwszym składzie. Rafinie żegnamy. No i gramy. Messi, Haaland, Griezmann, Milinkovic-Savic, De Jong, Pjanić, Grimaldo, Lenglet, Skriniar, Semedo, Ter Stegen w bramce. Sergi Roberto jeszcze nie ma. King Fact International Stadium.
Gdzie my to gramy? W Arabii Saudyjskiej. Super. Superancko. A tutaj Morata, Felix, Correa, Llorente, Koke, Saul, Lodi, Hermoso, Jimenez, Versailco i Grbić w bramce. O, na puchary pewnie. Fran Beltran jeszcze. No. Zaraz zobaczymy. Alvaro Morata. Ściśle pokryć proszę tego napastnika. A ja sobie zobaczę tego właśnie Beltrana jeszcze. Romario Baro, no. Kurde, ej, a to nie mógłby być niegłupi pomysł. Dobra, przeskautujemy go. W tym Boltonie no to robi robotę. Romario Baro. Tu jeszcze nie jest taki rozwinięty, co? Dobra, pierwsza akcja Barcelony. I Griezmann w pole karne. Przeciwko byłemu zespołowi strzelił gola w ogóle w tym sezonie w lidze. I Milinkovic-Savic odnalazł się po raz kolejny przy stałym fragmencie gry. Pierwszy strzał i prowadzimy z Atletico 1-0. Pique Suareza już nie ma. Robimy wietrzenie szatni. Nie ma Rakiticia, zaraz nie będzie Busquetsa. Stara gwardia poszła się emerytować. Moriba w sumie zastąpi Rafinie nam w pierwszym składzie, ale właśnie kwestia zastępcy Busquetsa przed nami, bo niestety z młodzieżówki nikogo takiego nie wyjmę. Correa, oj, Ter Stegen z problemami po strzale Angela Correi. I Correa tym razem z rzutu rożnego na Moratę, ale poradził sobie Skriniar. Haaland, chłopie, uspokój się. Dobra, o, zmotywowana drużyna Atletico. Ej, ale nam idzie. Sztos. Czy pokaże Llorente? Pokaże. Dobry piłkarz. Dobry transfer Atleti. Atleti. Słuchać w ogóle muzykę? Mam nadzieję, że nie jest za głośno, bo znowu mi się dowalą jakieś prawa autorskie i będzie gówno, więc może włączę inną playlistę w ogóle. Pozwólcie, tam niech meczek sobie leci, bo te piosenki takie podejrzane dość. O nie, i straciliśmy gola, nie widziałem tego. Co tu się stało? A, ten Correa bije te stałe fragmenty, Hermoso. Ach, się trzeba skupić, podłączyć laptopa do ładowania. I tutaj trzeba by przycisnąć. Alan dzisiaj nie najlepiej, no ale mamy kolejną akcję. Iwo Grbić od bramki. A coś tam powinno lecieć w tle, ale tak minimalnie. No to dobrze, że nie słychać nawet. Pjanić. Messi. To włączę inną playlistę troszkę głośniej. Messi Grbić. No to dobra. To włączę może to i troszkę dam głośniej. Teraz powinna być słyszalna, ale tak ledwo najlepiej, żeby była. Okej. No to co? Griezmann. Skriniar! I samobój Lodiego. Renan Lodi. Lewy obrońca Atletico strzela bramkę samobójczą i być może zakończymy to w 90 minutach, ten półfinał. Skriniar duży udział przy tym golu i Griezmann znowu dośrodkowywał. Sztos. Pjanić ledwie trzyma się na nogach. Dobra, zrobimy zmiany, żeby zagrać na czas. Czyli wchodzi Moriba. Wchodzi Ansu Fati.
I jesteśmy w finale Superpucharu. Dobra, piękny mecz. Kolejne zwycięstwo w tym sezonie z Atletico Madrid. Nice. Griezmann znowu pogrążył byłych kolegów. Piękny mecz Milinkowicza. Działa, działa. Non-copyrightowa to jest. A niekiedy też zdejmuję z non-copyrightowych. Oblak siedzi na ławce, bo pewnie w pucharach gra grbić. Supercopa de España. I Valencia gra dzisiaj z Realem Madryt. A my czekamy na zwycięzcę i będziemy mieli dzień odpoczynku dłużej, więcej. Milan składa ofertę za Tonalego. Kurde, dobry byłby ten Tonali. No nie wiem, jakie oni mogą tam te oferty Tonalemu składać, żeby się nie okazało, że na przykład ja złożyłem niższą, nie? Ale dałem mu tam zawodnik wyjściowej jedenastki. Gerrard przejął Sheffield United. Dobra. To trzymamy kciuki za Walencję? Chyba tak, no. Przegraliśmy z Realem Madryt. No i Walencja 1-0. Pokonuje Real, no i zagramy z Walencją w finale. My dzisiaj chyba nawet graliśmy z Walencją. Wygraliśmy 2-1 na Mestalla. Więc mamy szansę na trofeum. Mamy szansę na trofeum. Oferta za Rikiego Pucza, kolejna. I za Mateusza Fernandesza. O, tego można sprzedać. Już na dobre. No i mamy zgranie naszej wielkiej trójcy. Haaland, Griezmann, Messi. Jeszcze tu pomiędzy tymi pomocnikami czekam na jakiś błysk. O, może zainteresowanie Tonalim jeszcze wyrazimy. No, no, no. Kurde, no ale daliśmy mu 4,5 miliona, to może, kurde, może tylko fajnie by było też tego Tonalego od razu kupić. A jak oni krzykną sobie 30 milionów za te pół roku, to trochę lipa, nie? Wyraża zainteresowanie transfer. Bo moim celem numer jeden jest Trent Alexander-Arnold w ogóle. Dobra, zobaczmy na naszą kondycję. Dobra, będzie C. Każdy piłkarz marzy o grze w takim zespole jak Barcelona. Dobra. Dobra. O, byłby dobry następca Busquetsa. Za Rafinie, jak mówiłem, Moriba. I regularnie tu sprawdzamy teraz listę piłkarzy. Potencjalnie naszych, nowych. Bernardo Silva jest niezadowolony. Złóżmy zapytanie. Depay jest zawodnikiem Liverpoolu. Tutaj w tej karierze. Jezus, Dybala. Aj, Dybale Messiemu dokupić, ale by się cieszył. Fabinho, Pogba, Kante. Zyle. No nic, no. Mam marzenie. Albo Arnold, albo Laporte. Albo De Ligt. Gdzie jest De Ligt? Jednego z tej trójki bym sobie chciał kupić. O, Messi nie marzy akurat o grze w Barcelonie w tym roku. Tu przyznam ci rację, Michał. Dlaczego Fatih jest w podstawowej jedenastce? No bo mamy Griezmana i Haalanda. Daję mu na tyle szans, ile mogę. Ruben Neves, Pellegrini, Jadon Sancho 100 milionów by kosztował. Julian Brandt 100. Sadio Mane 170. Zinchenko. No nie, szanujmy się. Tammy Abraham. Harry Kane. Gabriel Jesus 84. Jesus 84 tylko? Co tak tanio?
Coś tu jest nie tak z tym Jezusem, jakiś felerny chyba jest. Serio? A stać mnie? Griezmann, Jezus, Alland. Ty, pensję nie chciałby takiej dużej nawet. Wciągnąłem się, no. Mega przyjemnie mi się tu gra. No nie, dzisiaj się na tym drugim streamie Haaland ewidentnie rozkręcił. Kozłowskiego nie. Kozłowski to legenda pogoni. City odrzuca ofertę, Juve odrzuca ofertę. Zwołaj zebranie zespołu przed finałem. Chcę mieć to trofeum w gablocie, chłopaki. I Trent, również Liverpool, odrzuca ofertę. No chciałbym tego Trenta na prawej obronie, by mi biegał tak fajnie, bawiłbym się z nim. I w ogóle. 60 wam dam. Jest nie do zaakceptowania ta oferta. Dobra, dam wam 100. I to od razu. Sprzedam sobie Roberto. Za Bernardo Silva też. Nie? Nikogo nie chcą mi sprzedać. Spokojnie, przecież Fati dostaje swoje szanse w naszym klubie. No, luzik. Busquets gotów do odejścia do Arsenalu. Do Arsenalu. Ej, tu mi Mirandę wyciągają. Nigdzie nie idziesz, Miranda. Lipsk mi chciał go ukraść. Neves 130 milionów by kosztował. Sergio Busquets 31,5 miliona. Kawał historii Barcelony. Żegnamy kolejną legendę tak naprawdę naszego klubu. Mega przyjemnie się oglądało Barcę z Busquetsem na środku pomocy. Ostatni z trio Xavi Iniesta Busquets odchodzi z Barsy. Także dzięki. Na pewno zatrudnimy cię, jak skończysz karierę. Antonio Jesus chce nowy kontrakt. Nie mam pojęcia, kto to jest znowu. Dobra, wszystko tu działa. No i nie ma Busquetsa. 175 milionów mamy na transfery, 40 na płace. Jak sobie nikogo nie kupię w zimie, to będę smutny. Max Arons, 68. Dobra, Barça Valencia. Trzeba się poprawić na krześle, bo to jest finał pucharu. Sergiego Roberto weźmiemy sobie na ławkę. Skriniar, Longlet, Savić, De Jong, Pjanić, Messi, Haaland, Griezmann. Dobra. Zdobądźcie mi to trofeum. Pierwsze w ramach przebudowy naszej Barsy. Zaraz zobaczymy skład. Trochę inaczej ustawienie Walencji wygląda niż w meczu ligowym. Z Maxi Gomez i James tym razem na skrzydle. Wtedy grali bez skrzydłowych chyba. Albo nie, Gonzalo Guedes grał na lewym skrzydle wtedy. No dziwnie. Nie, Christian, chyba nie. No takiego hardcora to chyba nie będziemy robili. Po co? Semedo, Griezmann. Frenkie de Jong. Milinkovic, Savić i Broni Silesen. Nasz były bramkarz. ...50% zysku z następnego transferu trzeba było im dać, no, Kuba. Ty to myślisz, ty to jesteś, chłopak. Powinien mieć Special One, no nie wiem. Musiałbyś sprawdzić, nie wiem wszystkiego na świecie. Skasowany teraz Griezmann tam chyba był. De Jong. Erling Haaland w polu karnym. Griezmann. Pudłuje, on to one. Antoine Griezmann.
stawia mi się Walencja, ale statystyki przemawiają na naszą korzyść. Screener z kartką. No oni tutaj już oddychają rękawami, chłopaki. Zajedziemy ich zaraz. Dawajcie. Nie mają kompletnie kondycji. Jeszcze zagrali. Mieli mecz mniej odpoczynku. O, już tak Kuba od sympatyk bardziej. Jak byłem dzieckiem, to zafascynowany byłem totalnie. Haaland. 9 gol w sezonie Erlinga Haalanda. Pięknie. Ładnie Erling. Odpalił się Norwek w końcu. Pół roku czekania na to. Może nie pół roku, ale 4 miesiące na pewno czekania na to, żeby te 65 milionów funtów się zaczęło zwracać. No i kurde, jeszcze Tonalego mógłby mieć za darmo. Z tym, że Breszcie go nie wypuści pewnie. Bo ja bym potrzebował Tonalego na już. A tam było oczekiwania finansowe 30 milionów. To nie będę płacił 30 milionów, żeby pół roku u mnie zagrał. Messi faulowany. Dawaj, oddaj im Messi. Brameczkę. Oj, pięknie. Messiego się nie fauluje, bo się Messi wkurwi i będzie wam ładował pod poprzeczkę. Dobra, no to po wszystkim chyba. Wpuszczamy to Dibo. Wpuścimy Fatiego za Griezmana. Daniel Was. A, i konterka. Barcelona w kontrze. Nikt na świecie tego nie widział. Haaland. Ajajajajaj. Z szansą na dublet, ale nie tym razem. Jeszcze jedną zmianę mamy. I damy Sergiego Roberta na prawą obronę. Langlet. Haaland tam nie trafił, mimo tego, że był spalony i tak ta bramka nie byłaby uznana, ale właśnie Haaland nie trafił z 10 cm w pustą bramkę. Dobra, udajmy, że tego nie widzieliśmy, albo po prostu wiedział, że ten gol i tak nie będzie uznany. Savić. Ale pudujemy. No ale dobra, to nie jest ważne. Najważniejsze, że mamy pierwsze trofeum. Super Puchar Hiszpanii. Zdobyty przez Football Club de Barcelona. Która w końcu złapała wiatr w żagle. Nice. Messi w formie. Pięknie. Który to już raz? 14 raz? 7 raz w ciągu 12 lat. Zdobywa Barcelona Super Puchar Hiszpanii. I następny mecz z Osasuną, z którą tak mi się wydaje, że potknęliśmy się dzisiaj. A nie, 6-2 było z Osasuną, dobra. Z kimś innym się potknęliśmy. Ale było blisko, żebyśmy na Osasunie się wywalili właśnie. Później 2 dni przerwy tylko do meczu z Zaragozą. No a my co tu robimy? Co my tu robimy? Tu czeka Rafinha na odejście do Wolverhampton. Pedrim jest zainteresowanie olbrzymie do wypożyczenia, ale o, my jego nie wypożyczamy. Dowolny. No kupiłbym sobie kogoś, no mam 200 milionów na transfery. Kurde. Ofertę za Trenta złożyłem, to może poczekamy, aż Liverpool zdecyduje w kwestii. O właśnie, zdecydował. 100 milionów nie, to macie jeszcze procent zysku z następnego transferu. 50. Nadal nie. Kurde, to ile ten Trent by kosztował? Dajmy im 130. Barcelona lubi za 130 kupować od Liverpoolu ludzi. Ty no, 130 to już dużo. Nie mam kogo kupić. Haaland ma 11, 9 goli.
Leon składa ofertę. Za Tonalego. Giziu. 5 złotych. O. Oby te 5 złotych dało 5 bramek Haalanda. Dzięki, Giziu, serdecznie. Myślę, że tak się stanie. I niech się to stanie w następnych dwóch kolejkach. Gramy z takimi pasterzami, że mogłoby się to stać. Osasuna 3 i Zaragoza 2. Dzięki, Giziu. João Cancelo. 85. Ja chcę Trenta Aleksandra Arnolda, a nie jakiegoś Cancelo. Gravenberga też nie chcę, bo coś mi w nim śmierdzi, nie pasuje. I zresztą Ajax nie chce go sprzedać. Ale złożymy zapytanie. No muszę sobie kogoś kupić, no bo głupio tak 200 milionów trzymać w skarpecie. Trzeba inwestować. Trzecia runda Copa del Rey. Puchar Króla. Trafiamy na Maha da Honde. To jest w Hiszpanii w ogóle? Ricky Pucz. Nie kupujcie mi Pucza. Dobra. Coś czuję, że ta nasza zwycięska pasca się pójdzie walić o ten mecz z Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Ihat Taren, ale po co mi Ihat Taren? No na co mi? Mam tu Messiego i Pedriego. Niczego innego tu nie potrzebuję na ofensywną pomoc. Oferta odrzucona 130 milionów, to ja już nie wiem. To ja już nie wiem, Florentino Luis. Brak chęci sprzedaży. A co to tam, kurde, a co z tym środkowym obrońcą jakimś może? No, ja SPO nie potrzebuję, broń Boże. Obrońcę potrzebuje, pomocnika ewentualnie, no. Marquinhosa tam raczej chyba też nie wyjęlibyśmy, nie? Czy kupuje napastnika? Właśnie chyba nie. No jest ten Ansu Fati. No chyba, że jakiś wonderkid taki też mega, nie? Najlepiej jakby to był wonderkid hiszpański. Jeżeli kogoś macie takiego na oku, to proszę mnie na bieżąco informować. Florentino Luis. A w kwestii Portugalczyków to jeszcze jest ten Ruben Dias od biedy, nie? Jak nie będzie ani Laporte, ani... De Ligt. Rafinha gotów do odejścia. Żegnamy kolejnego wieloletniego zawodnika Barcelony. No i teraz to na transfery już mam 250 milionów. I Mateusz Fernandes jeszcze też żegnamy. Fabio Silva. 200... No 250 mamy. Co ja z tym zrobię? Fabio Silva. Brak chęci. Ale jebło mi po uszach. 3 złote. Kup Kina na atak z Haalandem. Twarz o, Kena. Gdzie, w której karierze ostatnio graliśmy i Moise Kean tam zdobył jakąś nagrodę fest? Złotą piłkę czy coś takiego? Nie wiem, czy to w Boltonie nie było. Dobry pomysł, dzięki, Giziu, jeszcze raz. 15 milionów, on jest wypożyczony. Mogę przejąć? Kean odrzuca. Griezmann 6 dni.
wydać wszystko, co mam na Trenta, a to też by było takie mało logiczne, co? Ale takie po katalońsku, w sumie. W Boltonie, nie? Tam Ken jakiś drugi w złotej piłce był w Boltonie. Macie rację, no. Sprawdź Zirgze. Zirgzi, czy jak to tam się czyta. Zirgze. Joshua. Holender kolejny. Sprawdzamy. Mikel Merino. Marco Cana. Mi nie pokazuje, żeby ten Cana był mega utalentowany. W zimie jeszcze sprzedałem Sergio Busquetsa za ponad 30 milionów, więc bardzo dobry deal. Atletico. Real pokonuje skromnie Villarreal. Atletico już na pozycji wicelidera. 6 punktów przewagi mamy i mecz do przodu. Więc tutaj nie dajmy ciała i trzymajmy tą przewagę 9 punktów. Żeby się nie wywrócić. Sandro Tonali! Mamy za darmo Sandro Tonallego. No 4,5 miliona, dość dużo, ale zważywszy na to, że nie musimy płacić za tego piłkarza, no to jest dobry rezerwowy, co? Tylko teraz pytanie, czy będę mógł go kupić teraz za jakąś logiczną kwotę. Kup teraz. 4 miliony. Biorę go. No nad Sergio Gomezem też się zastanawiałem. 4 miliony, bierzemy normalnie. No jak za darmo. Dobrze. Tak jest. Sandro Tonali. Nowy rezerwowy, cofnięty, rozgrywający w miejsce Sergio Busquetsa. Pięknie. No i to mi się podoba, kurde. Dobra, środek pomocy zabezpieczony. Moriba i Tonali. Odmłodzony środek pomocy. Nice. No i gramy z Osasuną. Griezmana nie ma. No to Tonali. Za chwilę debiucik, chłopie. Na pewno wejdzie w drugiej połowie. To Dibo damy zagrać. O. Z Osasuną. Też nie chcę wymieniać całego składu od razu. Sergi Roberto powróci. Dobra. No tutaj zróbmy powtórkę z tego 6-2. Teraz nawet u siebie. Nie dajemy żadnych tam poleceń. No to dobre. Dobre okno. Pozbyliśmy się Busquetsa za 30 ponad milionów i za 4 kupiliśmy Sandro Tonalego. Sztos. No wartość Tonalego już pewnie jest jakaś duża. Nie sprawdziłem nawet tego. 10 jest. Roberto. Pjanić. Rykoszet. Ansu Fati. Pole karne. Haaland. Ajajajajaj. Ej, ale dobrze wygląda ta Barcelona. Coraz lepiej, nie? Są gwiazdy w jedenastce i coraz młodsza ławka, czyli Moriba. Właśnie Tonali, Pedri, Todibo. Teraz w pierwszym składzie akurat. Jeszcze Trent i będzie grać, no.
No, Luka, masz rację. No ale nam by się tutaj gol przydał. Tak dla świętego spokoju. Grimaldo, Milinkowicz-Savić, De Jong. Przerzut na Sergiego Roberto. Haaland jest. Erling Haaland. Powiedziałem, że będzie miał trzy gole z Osasuną i dwa gole z Zaragozą. Wszystko przed nami. Przerwa. Jeszcze mocniej, chłopaki, jeszcze mocniej. Gizu, CR7. 5 złotych. Albo CR7 sensacja, małpa zasłaniająca pyszczek. Małpa zasłaniająca pyszczek. Ej, za chwilę sprawdzenie. To by była przebudowa Barsy. Dzięki, Giziu, raz jeszcze mocno. No sprawdziwy. W ogóle to jest jakiś ostatni sezon w karierze Ronaldo, czy coś takiego? Czy on jeszcze później gra? Ile on sezonów gra w FM-ie? Bo to tak jakbyśmy zaczynali teraz od drugiego sezonu w FM-ie, bo gramy od 2021. Sergi Roberto, De Jong, Grimaldo. Szukamy kolejnego gola dla Haalanda. Messi, Haaland. Fatty Ole! Akcja! O! Futbol Club de Barcelona. Oj, dobra. Jest bramka. Po bramce obaj napastnicy. Dobra, no to debiut. Sandro Tonali, witamy w Barcelonie. I zapraszamy do debiutu. Jordiego Albę na lewą obronę. Tam też by się przydało coś, kurde, zmienić w tej kwestii. Aguero. Messi, Sergi Roberto, Pjanić, Messi, jeszcze jego bramki brakuje. Haaland, Messi, Pjanić, Fati, spalony. Benfica jest strasznie bogata w tym FM-ie, zauważyłem, że komputer robi tam takie transfery potężne, że szok. Sandro Tonali. Pokaż mi tego Tonalego, gdzie on tu jest, który to ten. Się wyróżnia trochę, ma ciemniejszą fryzurę. O kurwa, to będzie czerwona kartka. Coś ty zrobił, chłopie. No debil. Dobra, zdejmiemy Messiego. Co ci do głowy strzeliło, ty? Nienormalny chłop. Jaki wjazd w nogi. Serio? A i dziękuję jeszcze, przypominam o łapeczkach w górę, żeby nasze streamy były lepiej pozycjonowane. Kurde, Osasuna strzela gola. Dzięki za wszystkie. Ostatnio ich sporo pod tymi streamami. 20 minut do końca. Spanikowałem trochę. Grają bardziej ofensywnie, my zagramy na czas. Ostrożnie. Bałkańska krew, no w sumie racja. No, Benfica musi być bardzo przyjemna kariera. Dobra, będzie win. Skromnie, no ale trochę na przypale przez tą czerwoną kartkę. Są 3 punkty. 9 punktów przewagi nad wiceliderem. I robimy to. Ty Milinkowicz-Savić, jesteś idiotą. Co to był za faul? Piąte zwycięstwo z rzędu. Teraz Zaragoza. Później Puchar. No i super. Moriba będzie mógł już grać w składzie dzięki temu zawieszeniu. Netto, netto, chłopie. Jeszcze ciebie muszę się pozbyć gdzieś do jakichś Chin.
No i kurde, boli mnie ten budżet tak wielki, a jednocześnie wszyscy tak drodzy dookoła, no. Może lepiej zostawić sobie to na lato i wtedy znaleźć ofertę, bo tam może być naprawdę coś. Chyba, że ten Fabio Silva jeszcze, nie? O, Martin Montoya, były nasz zawodnik. Do Burnley powędrował. $80 milionów na transfery są. Jest w Benfice od razu. Ale sztos. A właśnie, Giziu, drogi, Gizu, miałem cel 5 się złotych. sprawdzić. I jeszcze ssak mapę i twarz puszczająca oko. Mbappé. Dzięki, Giziu. Już skautujemy sobie Cristiano Ronaldo. Sondujemy możliwość pozyskania Portugalczyka i Mbappé. Ale by siadł Mbappé, Boże. Ale nie, no to nie jest możliwe raczej, nie? Ale no zobaczymy, poczekamy na raport. Poczekamy na raport. Tego pucza, o tego pucza wszyscy się biją. Okej. O tego pucza wszyscy się tutaj biją. Zaragoza. Dobra, Jezus, 85. Dybala, 150. A jak sprawa wygląda z Fabio Silvą? Kontuzjowany jest. Brak chęci sprzedaży. Klauzuli nie ma. Zaoferujmy coś tu. I sprawdźmy. $40 milionów. Trochę dużo, nie? Wiem, że mamy dużo siana, ale nie możemy aż tak nieracjonalnie postępować, bo właśnie tak to wyglądało w Barcelonie przez te wszystkie lata i tak to się skończyło, jak skończyło. Mousken. 36 milionów Mousken by kosztował. Ciekawe. Neymar, nie, Neymar tam zarabiał w ogóle potężne pieniądze. Ojojojoj, czekaj, bo tu nie możemy dzisiaj trenować chyba. Albo możemy. Real Zaragoza raczej nie powinien nam zaszkodzić. Później puchar to na przycisku. O, Guangzhou nawet popucza. De Jong chciałby nowy kontrakt. Oj, De Jong. Zarabiasz 8 milionów. No dobra, no. Trzeba dbać o atmosferę w zespole. Może zaczęlibyśmy od tego De Jonga robić te kontrakty bezbonusowe takie, że tylko podstawowa pensja 16 milionów. Spróbujmy bez bonusów tutaj zaproponować. 173 może być klauzuli. Mało obiecujący początek. A za 18 pozostało parę szczegółów do dogrania. A jakbym ci dał klauzulę odejścia w razie spadku? Wtedy się zgodzi. 18, odyszkę, podwyżka. Przynajmniej bez bonusów, nie? Nie wiem, czy tej klauzuli za niskiej nie dałem, ale dobra. Niech będzie. Ter Stegen, 2 tygodnie kontuzji. Ty, Neto, żartowałem, chłopie, nigdzie nie idziesz. Do bramki, gościu. Chyba, że jakiegoś bramkarza byśmy sobie kupili. Wonderkida. Siemanko Dante, siema, siema, dzień dobry ci. Która jest godzina w ogóle? 19:12 już. Ech. Pięćdziesiąt procent zysku?
A jak będę chciał ich sprzedać, to co? Wtedy? Wtedy może być problem. Lorenzo Insigne. Aubameyang. Aubameyangowi się kończy kontrakt. Greenwooda. Kepę. Ile Kepa kosztował? Tutaj była kiedyś taka propozycja. 89 milionów. Mieć Kepę na bramce i Ter Stegena. Najlepiej już jakiegoś Hiszpana, serio. Drągowskiego? Nie. Umtiti nie gra w jedenastce i się burzy. No dobra, to mu obiecajmy może. Chyba, że to byłby dobry moment na odejście Umtitiego. Ale co, jak nie kupię sobie nikogo w jego miejsce? Laporte 180 milionów. Dobra, postaram ci się znaleźć nowy klub. Aha, nie chcę odchodzić. De Ligt albo Laporte, no. A, kiedyś tak robiłem, Gniewomir, w tych karierach, jak byłem pewien, że nie sprzedam jakiegoś piłkarza, to mu dawałem normalnie taką klauzulę. No... W prawdziwym życiu raczej Barcelona nie spojrzałaby na Kepę. A jakiś Lafont na przykład? No ale wolałbym Hiszpana. A nie wiem, czy Hiszpanie mają teraz jakichś bramkarzy takich kozaków. Rubena Diasza. A właśnie, a co z tym Diaszem? Ja go skautowałem jeszcze raz chyba? Coś takiego? On brak chęci sprzedaży? Oj, on chyba podpisał nowy kontrakt. Nie ma klauzuli wykupu już Rubena Diasza. Się spóźniliśmy. Dobra, gramy z Saragosą i idę siku. Włączę tylko ten mecz. Dobra, masz Umtiti, graj, kurde, zamiast tego Todibo. Pedriego za Messiego? Nie, aż tak szalony to nie jestem. La Romerada. Kagawa sobie tu biega. Dobra. Idę i przyniosę sobie coś do picia od razu. To za dwóch na chwilkę.
chance. I don't care if I'm right. Let's just buy a bit more time. I live alone with you inside my mind. We would dance the night away till the morning light. Can I give you all of my love till we dance? Dobra. Widzę, że skromnie, ale do przodu. Ileż Moriba! Ej, aż muszę sobie zobaczyć tą bramkę debiutancką Ileża Moriby. Właśnie on. Już myślałem, że stąd uderzy. Ale główeczka pięknie się odnalazł w polu karnym. Z takiego dystansu główka. Umtiti nie trafia niestety. No ma nowy kontrakt niestety, Diasz. Nie wiem, kurde, bo też nie chcę tak robić. Żeby zachować jakąś logikę, kurde, tej przebudowy. Może jednak, kurczę, tych Hiszpanów ściągać. Młodych, najlepszych, żeby wszystkich mieć w roli rezerwowych. Kurde, nie wiem. Żeby to było takie, wiecie, taka fajna nowa Barcelona, a nie takie Galacticos. Bo trochę takie Galacticos w tym pierwszym sezonie zrobiliśmy, nie? To może teraz byśmy w drugim etapie tej przebudowy właśnie poszli w kierunku takim bardziej hiszpańskim, co? Kto to wie? Musicie mi tu doradzić, a nie widzę teraz czatu, bo coś mi się zawiesiło. O, czerwona kartka. Do widzenia. Dobra, Pedri za Messiego. Alba i Tonali. Jeszcze odświeżam. Pjanić Haaland. Pedri faulowany. O, a zdjąłem właśnie Messiego. Nie będzie wykonywał karnego. Haaland chce wykonać. Dobra. Niech wykonuje Haaland. Chyba, że komuś damy takiemu. Tonali Moriba strzelił. Pedri już też gola strzelił. Dobra, niech strzela ten Haaland. Niech się odbudowuje. Miał strzelić 5 goli w dwóch meczach, strzeli 2. Dobrze. 11 goli w sezonie. 11 goli w tym sezonie Erlinga Haalanda. Dobra. Nice. Za chwilę ten puchar. A ja sobie tu muszę zmienić jedną rzecz. Czekajcie, zrobię jedną rzecz. Mhm.
Ja się muszę skupić, a jak się skupiam, to nie potrafię mówić. O, dokładnie tak. Dobra, Barcelona wygrywa bez wysiłku, Roberto w formie, a ja czatu nie widziałem już od 5 minut dobrych. Cholerny komputer. 2 dni przerwy, no ale tak, no tam możemy zagrać już rezerwami w sumie. W tamtym meczu Jordi Alba, rezerwowy. Semedo, Tonali, Pedri, Moriba może zostać, Griezmana nie ma, czyli reszta po prostu z odpoczynkiem dwudniowym. Okej, okay. Ja już tu włączam czat. Szybko. Wracam. Już rezerwami w sumie. Ale nie chcę słuchać siebie. Okej. Okay. Real Celta dzisiaj. Już nie wiem, czy ja już tym Realem się tak przejmuję. On daleko jest. Myślę, że jest, Wiktor. Myślę, że jest, no. Musisz napisać na fejsie w prywatnej wiadomości do mnie najlepiej. Albo na fanpage, albo na prywatny profil. Czy kupiliśmy kogoś? Kupiliśmy Sandro Tonalego. Całkiem dobra jest to wiadomość. I mamy te 250 milionów. I co mam z tym zrobić? Hiszpanów bym sobie pościągał, no, żeby zatrzymać jakoś tak klimat hiszpański. Czekajcie. Och, Boże. Co wy na to, żeby Hiszpanów sobie... Zespół niezadowolony. No przecież gra Umtiti w pierwszym składzie, no do cholery. Co jest? Van de Beka, ale niepotrzebny mi jest ten Van de Beek, bo mam... Pjanicia i Milinkovića-Savicia, do tego na ławce Ilaish Moriba. No i mi tyle wystarczy na razie do szczęścia. Kwestii tutaj tych dwóch bocznych pomocników w zupełności. Ferran Torres, Fabian Ruiz. Oj. Ferran Torres jest w City, nie? No. Prawy skrzydłowy, to mi za bardzo też niepotrzebny. Do wypożyczenia, nie wiem czy City wypożyczyłoby mi teraz kogokolwiek. Fabian Ruiz. Z Napoli. Też tak mi niepotrzebny do końca. Pau Torres. Villarreal. On byłby za słaby raczej na Barcelonę. Jeszcze jak byłby młody. Toni Herrero. Mega kozak zamiast Jordiego Alby. No, Alby też się trzeba będzie pozbyć. Zresztą mam tego jeszcze, lewego obrońcę w młodzieżówce, nie? Barca zdecydowanym faworytem. Ten Laporte mnie kusi, kurde, ciągle mi chodzi po głowie.
sprzedać Umtiti'ego, dołożyć i kupić Laportę. Zainteresowanie jest, bardzo zainteresowane. On tak pasowałby do Barsy jak mało kto. Laporte. Bask. Albo Gaja za Albę jeszcze. Jose Gaja. To odmłodzenie po prostu by było. Fajnie, Hiszpanem. Gaja i Grimaldo mielibyśmy. Gaja i Grimaldo. 86 milionów. Czy to nowy kontrakt teraz dostał, to ma wyższą klauzulę do stówki. Podrosła. Mam Mirandę na lewą obronę właśnie. No, on tam jest dość utalentowany chyba, z tego co wiem. Kurde, denerwują mnie oferty za tego pucza. Nie sprzedaję go i tyle. Znowu zapis. I Gaja i Grimaldo to szklanki. No to będą się wymieniali w zmywarce po prostu. Raz Gaja będzie kontuzjowany, raz ten. I po wszystkim. Nie widzę żadnego problemu. Żaden problem to jest dla mnie. Siema Predi. Mirandę ogrywać. Alex Tejsz. Kolejny po nowy kontrakt. Hiroki Abe. Miranda zawsze po sezonie był top. Już tak ten w Europie. Na razie nie jest on zbyt okazały, bo on jest w Schalke. Gra coś w tym Schalke, coś tam gra. A ściągnę go do siebie z powrotem, po co ma tam grać? Ciężko zmieniać w takim składzie, nie? A sprawdzaliśmy Lato, ale raczej nie ten. Już raczej, kurde, trzeba ściągać tych Hiszpanów, nie? Ruben Dias. Brak chęci sprzedaży. Fabio Silva również. Mousken, 36 milionów. Zirkzee, brak chęci. Dobra, tutaj puśćmy sobie ten mecz z tymi słabymi... z tym czymś słabym. Mam nadzieję, że bez wpadki będzie. Fabian zapianicie. Toż jakiś młody Hiszpan by się przydał zamiast tego pianicia, nie? Masz link w opisie, Kajber, jak to zrobić na samym dole. I co? 2-0. Haaland, Messi. Pojawił się na boisku. Się kibice pewnie musieli cieszyć. Haaland. Kolejny mecz z golem. Haalanda. Trzeci z rzędu. Jak nie lepiej. No, coś się odpalił. Coś się odpalił, Haaland. O Jarzabalach. No. No.
Sprawdzę sobie tego Fabiana. Z Napoli Fabiana poproszę. Oczekiwania 80 milionów. O, jeszcze Dani Olmo, no tak. Ale Olmo to na razie byłby chyba też taki, nie wiem, czy do pierwszego składu. Złożę zapytanie za Olmo. Ileś Moriba, to mamy go w składzie, spokojnie. Nawet zagrał przed chwilą. My mamy za 3 dni mecz z Alaves znowu. Później czwarta runda Copa del Rey i Valencia, Sociedad, Atletico. Podłączę sobie telefon do ładowania w ogóle. Tudun, tudun. Always to come to bright side of your life. Artur z Juventusu. Młody, fajne atrybuty. No. Tak. Sancho to nie jest za bardzo Hiszpan, no. Żebym chciał tą Barcelonę tak poukładać po hiszpańsku. Co ja miałem zrobić? Zapomniałem. Coś miałem tu zepsuć. I mi wyleciało z głowy. Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, brak chęci sprzedaży i brak zainteresowania transferem. Mbappé i brak chęci sprzedaży, ale zainteresowany transferem. Laporte, Fabian. To jest nowy raport już? Nie. To jest stary raport. Jose Gaya. 113 by kosztował. Niepotrzebny mi Ihattaren. Do niczego. Mam Messiego na ofensywnej pomocy. De Jong podpisuje nowy kontrakt. Dość drogi, no ale dobra. Thiago jest już stary na powrót. 30-latka nie potrzebujemy ściągać. Lipsk odrzuca ofertę za Olmo, więc tu czekamy na raport jeszcze kolejny. Chociaż ten raport mamy w miarę świeży taki. No, nad Sergio Gomezem się zastanawiałem też właśnie. Sergio Gomez. On jest aktualnie wypożyczony do Łeski. A to nie jest poziom Barcelony. Sobie ledwo w tej Łesce radzi. Dobra. Z Albacete Balompi. Gramy 27 stycznia w Pucharze Króla. Czyli po meczu z Alaves. Tonali Kozak, no mamy Tonalego już. Za darmo. Ja za 4 miliony w sumie. Taliafico. Rodri. Zbyt hardkorowe. Albo no nie będziemy robili już nic w tym zimowym oknie. Postaramy się pograć tym, co mamy tutaj. Ile za tego Mbappe chcecie? Macie 120 milionów. Nie? To nie. Unai Simon na bramkarza. To jest dobra opcja zamiast Neto, nie? 3 miliony jest tylko wart Unai Simon? Co z nim jest nie tak? Że to bardzo dobry bramkarz. A ten Ter Stegen wraca powoli, no niedługo wraca. Reguilona ukraść. Sergio Reguilon. Zobaczymy.
kończą kontrakty tym moim młodym piłkarzom. Bardzo dobrze, niech się kończą. 280 za Mbappé. Ty, jakoś byśmy uciułali na raty i tak dalej. Ale to byłby hardcore duży. Skriniar 5-7 dni. Nic takiego. O, albo Andre Onany, no. Onana. Tu trafił za 100 tysięcy do Ajaxu z Barcelony. Dobra. Skautujemy. Jacy są jeszcze tacy wychowankowie Barcelony, jak Olmo, jak Onana? Siema Paweł w ogóle. Nie wiedziałem, że to ty napisałeś. Atleti nie odpuszcza w walce o tytuł, ale 9 punktów utrzymujemy przewagi. Boże, 21 kolejek już zagraliśmy, a to dopiero czwarty stream. Isco, tak. Cały Real Madryt wykupię. Świetny plan. Kiziu, polski akcent Milik z Zielińskim. 5 złotych. A może to jest... polski akcent Milik z Zielińskim, twarz z monoklem. Dzięki serdeczne ci, Gizu, za wszystkie twoje donejciki dzisiejsze, ale ten pomysł jest jednak bardzo zły. To jest najmniej kataloński pomysł, jaki słyszałem. Bejerin Adama Traoré. Może tego Bejerina. Dla Adamy Traoré nie miałbym za bardzo miejsca w składzie, tak szczerze przyznam. Xavi Simons, no. Gdzie miałby ten Adama Traoré u mnie występować? Chyba że potrafi na napadzie grać, to jako rezerwowy mógłby przejść. Okej, to full focus tutaj już na Alaves. Czyli wprowadzamy Messiego, Haaland, Griezmann, De Jong, Semedo, Todibo, Umtiti, Longlet i Umtiti. Tak powinni stać, nie? Tak. I Grimaldo. Nad Bellerinem się zastanawiałem, no. O, Gravenbrecht, no to wbrew pozorom, to Miralem Pjanic jest naprawdę bardzo dobrym pomocnikiem. Gravenbrecht to tak na przyszłość byłby, nie na już. Rzeczy jasne. Na powrót Neymara nie ma szans. Nic z tych rzeczy. O, ale się zacina coś. Co się tak tnie? Longlet, Haaland. Oj, mogłeś sobie przejąć tą piłkę spokojnie. De Jong, Messi. De Jong. Semedo. Nie, Luis, ten Fernandes, znaczy Florentino Luis nie miał klauzuli. Aj, Milinkowicz, zbyt lekki to był strzał, chłopie. Balde Keita, ale dla niego to zupełnie już nie miałbym miejsca w składzie. Griezmann broni Fernando Pacheco. Messi, Langlet nad bramką. Messi. Rozpędza się Haaland. O, to taka na czerwoną kartkę była interwencja, drogi sędzio. Są składy i Polski i Bośni już. Zapominam ciągle o tym meczu, że on leci. A Garcia. To już zacząłem. Milinkowicz, Savić, kolejna czerwona kartka. Nawet nie zauważyłem tego.
I teraz będziemy mieli spory problem, bo... Kurde, Halanda czy Griezmana zmienię? Griezmana. Wpuścimy Moribę. Będziemy mieli spory problem. Giziu, 5 złotych. To może ten pan Thiago Alcantara, twarz z monoklem. Thiago Alcantara, Giziu drogi, ma 30 lat, a ta... W sumie założenie tego, tej przebudowy jest takie, że ja ściągam... W sumie pozbywam się tych piłkarzy 30-letnich, nawet jeżeli mają... O Boże, mogłem Griezmana zostawić. Nawet jeżeli mają... Jeżeli są Hiszpanami i... No, no i... Boże, jeszcze raz. Jak mają 30 lat, są Hiszpanami, to i tak ich sprzedaję. Tak jak pożegnałem się z Piqué, z Busquetsem, czyli absolutnie z legendami. Więc taki Thiago Alcantara to już raczej po drugiej stronie rzeki też jest, nie? I on też by kosztował 40 milionów w ogóle. Więc to by było takie przebudowa o 360 stopni. Z deszczu pod rynnę. A dzięki, Giziu. Raz jeszcze. Serdecznie. Chłopaki, tu kurde z tym Alavés to będziemy mieli problem przez Milinkowicza. Iñaki Williams. Myślałem o jakimś napastniku i chyba zapomniałem o nim. Umtiti. Hiszpańskim? Messi, dawaj, kontra. Czeka Haaland na piłkę, ale Messi idzie sam. No ale... Wyrzucony za bardzo Leo Messi niestety w tej sytuacji. I coś narobił, kurde. Milinkowicz, Savić. Milinkowiciu, Saviciu. Almada. Hiszpanów. Szukajcie mi Hiszpanów, młodych wonderkidów, najlepsi. Tylko ja mam wrażenie, że największe talenty hiszpańskie to są w Barcelonie właśnie. W postaci Pedriego, czy Moriby właśnie. Messi. Spalony. Czy możemy coś tutaj wzmocnić jeszcze? Średnio. Możemy tutaj zgubić punkty niestety. Przez pewnego Serba, który postanowił zepsuć nam mecz. A skład sobie reprezentacji zaraz zobaczę. Grimaldo. O, czy to będzie ta akcja? Nie, to nie będzie ta akcja. 3 minuty doliczone. Messi, ratuj. Ratuj tyłek, hopie. Zgubimy punkty. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, ale to znak tylko, wyjątek potwierdzający regułę. Znak, że jesteśmy naprawdę w dużym gazie Joselu i jakimś cudem ratujemy tutaj punkt w ogóle w tym meczu. Gomez jest wypożyczony do łezki, gdzie tak średnio sobie radzi, szczerze mówiąc. No 0-0, niestety. 2 punkty gubimy. Znowu Milinkowicz-Savić. Co ty robisz, człowieku? Powody do niepokoju jeszcze. Ze względu na karę finansową. Dobra, Messi ogarnął sprawę. Nie ma w tej wersji na starcie aż tylu dobrych Hiszpanów, by grali aktualnie lub chociaż mieli potencjał na Barcelonę. Mógłbym rozejrzeć się w Argentynie, Urugwaju, Holandii. No to może w tej Holandii. To może w tej Holandii. Taki holenderski. No Barcelona z Holendrami ma bardzo dobrą, ciekawą, miłą historię, nie? Dobra, wracamy do tych naszych tutaj ustawień. To Dibo, niech gra ten Umtiti. Tonali, Pedri. Bo gramy mecz pucharowy teraz. Moriba za Pjanicia, bo Milinkowicz sobie nie zasłużył na odpoczynek.
Alban Lafont. Bartra też już jest stary, to taki kazus trochę Thiago Alcantary, co Giziu mówił. O matko, jedyna. Już mi boli głowa trochę od tego kompa dzisiaj. Stream to dzisiaj z 5 godzin już minimum trwa chyba, nie? Nie wiem, jak ludzie potrafią po 10 na przykład, są tacy youtuberzy. Masakra. Bładu i Stanks, no. Co prawda, to prawda. W sumie, ej, Stanks... Stanks tam grał na napadzie? Nie, bo Adu grał na napadzie, nie? Tak byśmy mieli wtedy Fatiego i takiego Boadu na przykład. Bo z tego co pamiętam, to Zirgzi tam nie było niestety możliwości ściągnięcia go, co? Ale spróbujmy zaoferować może jakąś ofertę Bayernowi. Zobaczymy, co oni na to. 100 milionów. Zrozumiałem. Boadu. Młodych Hiszpanów z La Masii. Wszystkich już wy... Rodri z City na pomoc może teraz dobrze poradzić małpa zasłaniająca oczy. Kurde. Ej, chyba że Rodriego w miejsce Pjanicia i się pozbyć Pjanicia. Tylko nie wiem, czy ktoś mi Pjanicia wykupi, bo Rodri jest... Dobry pomysł. Bo Rodri jest... młodszy. Zaraz się tym zajmiemy, tylko najpierw tak, bo Adu przeskautujemy jeszcze Stanksa. Dzięki, Giziu. Stanksa i Boadu. I co? Rodri. Ciekawe, czy byłby w ogóle zainteresowany. Rodri. Gdzie ty jesteś, hopie? Nie ma. Zaraz tego Thiago Almadę też zobaczę. Rodri. 24 lata. Brak chęci sprzedaży. 51 wyceniany. No, za Pjanicia. Chociaż on trochę inny profil. To nie jest taki Pjanić. To bardziej taki De Jong drugi. Rodri na... No. A De Jong... Wtedy inna pozycja. Chyba, żeby De Jong przeszedł na Mezzalle właśnie, a Rodri w miejsce tutaj De Jonga. I Pjanicia by się wyrzuciło. No musimy poczekać na raport. A teraz sprawdzę tego Almadę. Przewijał się ten Almada, przewijał się. Bardzo dobry nabytek. Następca Messiego, tak? Pelayo Morilla, to już też mieliśmy z nim do czynienia w tym FM-ie gdzieś, tylko nie pamiętam gdzie. Siema, krzy, coś tam. Savić twierdzi, że nie zasłużył na ukaranie. No błagam cię, nie osłabiaj mnie. Dwa punkty nam straciłeś. Iñaki Williams, już nie jest taki młody talent. Zresztą Athletic niezwykło sprzedawać piłkarzy i to jeszcze tanio. Oj, Betis zaraz wypadnie poza czwórkę. No a my mamy już tylko 7 punktów przewagi nad Atletico i 10 nad Realem Madryt, więc trzeba się tu pilnować. O, do końca jeszcze dużo. 8 i 8. W sumie 16 kolejek nam zostało do końca. Polecieliśmy dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Ramos skupiał na sobie uwagę. Niech se skupia, co tam sobie chce.
No, kanem to już obczajaliśmy za 3 razy. Spokojnie. Yuri Tillemans. Nowe FM wychodzi gdzieś w drugiej połowie listopada. Nie będzie zespół na Hiszpanach za dobrze wyglądał. Bo chciałbym, żeby po tej przebudowie ta Barcelona wyglądała tak jakoś fajnie, nie? Jimenez siadłby również. Chciałbym, żeby fajnie wyglądała ta Barcelona, ale nie do końca wiem jak jeszcze, no. Już wygląda fajnie, ale zrobiliśmy z niej takie Galacticos trochę, z tym Milinkowiciem, Skriniarem, Haalandem. Nie wiem, czy tak chciałem, żeby to wyglądało, no ale się sprawdza. Ale się sprawdza. Ale ten puchar chyba też będziemy mogli odpuścić bez tam przypału większego. Olmo. 100 milionów. Kurde, ile oni kosztują, no. Oyarzabala nie wiem, gdzie miałbym wstawić go. Jakub Onik na Ligę Narodów? Ja raczej nie obstawiam, nie bawię się. Szkoda się, Anna. Luka Romero z Majorki. Giziu jak zwykle. Giziu. A właśnie, tego Onana. Jak odmawiać to i bramkę, bym proponował tego pana Onana. Tego pana Onana. Zaraz kupimy sobie tego pana Onana, Giziu, dzięki. Zaraz sobie kupimy pana Onana. Bo ja go przeskautowałem i o tym zapomniałem. Przeskautowałem i zapomniałem. Więc już to zaraz zrobię. Coś mi się tu nie zgadza. Dobra. Onana. Andrzej Onana. 28,5 miliona Onana. Kurde, jakbym tylko mógł sobie sprzedać tego. Netto. Za netto. Jakbym dostał taką ofertę gdzieś od Chińczyków. Chińczycy mają teraz okno otwarte chyba, nie? Weźcie go, kupcie. Proszę. Ja chcę sobie Onanę kupić. I tak mnie stać, ale... Kurde, wielki powrót Onany do Barsy. Robimy to. Będzie Onana i Netto. Ściągniemy wychowanka naszego. A ty masz taką klauzulę, tak? Masz, no. 24 lata. Ale sprawdźmy, czy nie można taniej na przykład coś. I wtedy będziemy mieli spokój na budzie. Fest. Nie do zaakceptowania. To trzeba dać 28,5. A, Chińczycy nie mogą mieć zagranicznych bramkarzy. Pamiętałem o tym, no. Sprawdzałem was. Faktycznie. A skład tu ustawiłem sobie już. Bo nie odpadnijcie z tym Albacete, proszę was, bardzo. Za chwilę Walencja. I koniec okna. Fatih Umtiti, Milinkowicz, Savić. O, troszkę. Chciał się przypodobać pewnie menadżerowi. MVP nawet został. No to gramy dalej w pucharze. Real Madryt tak ledwo z tym Cadiz. Onana, oferta zaakceptowana. Pensja taka przystępna. Pierwszy bramkarz na puchary, chłopie, dawaj. 3,99. Zwiększymy sobie klauzulę, kolego. 3,99. Cena jak... Prawie jak wspierające na moim kanale, który może obejrzeć kolejnych 6 odcinków przedpremierowo kariery w Bolton Wanderers. Zachęcam. To się nazywa reklama. Dobra. No to tak, to Onane zaraz będziemy mieli... O, Nont i Real Betis. Interesują się Netto.
Słucham ofert. A jeszcze. Dobra, wracamy do pierwszego składu. Pjanić, Moriba, Messi, Haaland, Griezmann, Roberto tutaj, Langlet, Stodi, bo może sobie zagrać, Alba Neto. Tak by to wyglądało. I jeszcze Grimaldo na lewą obronę. No i wszyscy są świeży, świezi. A co z tym Rodrim? Sergio Gomez. Rodri. Raz jeszcze. No kurde, nie ma go. Rodri. Brak chęci sprzedaży. Bardzo zainteresowany transferem. Świeży raporcik. Jego za Pjanicia mówicie. Ile za taką przyjemność? Nie do zaakceptowania 40. Dam 60. Nie, Sunseta nie. Oferta odrzucana. 80. Odrzucona. To chyba nie wymienimy tego Rodriego. 100 milionów to nie wiem, czy on jest aż tyle wart. Rodri. Saul? Saul by w ogóle przyszedł? Albo Koke. Ale Koke też już wiekowy, co? 29. Saul. 26. Ten jeszcze, nie? 86 milionów. Saul. A on tak gra wcale nie jakoś wybitnie w tym Atletico, szczerze mówiąc. Losowanie piątej rundy, to tam mniejsza o to. Wielkie emocje przed meczem Barça. Villarreal. Na Villarreal trafiamy. Pierwszy poważniejszy rywal w pucharze w takim razie. Giziu. 5 złotych. I w pomoc tego młodziutkiego może trafiuzika Eduardo Camavinga twarz z monoklem. Twarz z monoklem. Camavinga. Z tym, że ja już mam Sandro Tonalego na tą pozycję. Raczej go nie potrzebuję. Ale sprawdzę jeszcze jeden raport, dzięki. Fabiana z Neapolu też tam skautowaliśmy. Nie wiem, czy zimą nam się to uda. Może zostawimy sobie to siano na lato po prostu. Latem zawsze wszystko jest prostsze. Cześć Paweł. Siema, siema. Ostatni dzień okna możemy sobie zrobić. Gaja zasługuje na szacunek. No tak, tak. Jakby był trochę tańszy, to jeszcze większy szacunek by u mnie miał. I co, nie ma tych ofert za netto, a tu okno się kończy dzisiaj. A ja bym chciał już mieć Onanę zamiast Neto. No i Onana gotów do podpisania kontraktu. A czemu Neto? Wymagania płacowe Neto. Ściągamy z powrotem Andre Onanę. Do domu. Że tak to powiem, tak to nazwę. Dzień dobry. Witamy z powrotem. De Jong, stary znajomy oczywiście. No i powiem wam, że mamy sztos tutaj. Powiem wam, że mamy tutaj sztos w bramce. Tylko tego Neto się pozbyć, no. A na reprezentacji jest? A, bo to Kamerun. 7 wraca.
Witamy pana Onana. Panie Onanie. Ansu Fati. Skorzysta na treningach w klubie. Nie no, gdzie? Fatiego nie wypożyczamy. Dobra, chyba nie będziemy robili jakichś gwałtownych tu ruchów. Postaramy się ten sezon dograć właśnie w takim oto składzie osobowym, który tu mamy. Nie będziemy już i tak bardzo dużą rewolucję przeprowadziliśmy. Myślę, że na razie wystarczy i będziemy sobie planowali dalsze ruchy ewentualnie na przyszły sezon, żeby już tego zgrania nie niszczyć. Pan Onan. 28,5. Nawet mnie to nie zabolało, szczerze mówiąc. Dobra, kończymy to okno. Nie ma się co. A Tielemans. Tielemans, no to też jest fajna opcja, ale kosztowałby 119. On miał kiedyś klauzulę 17,5 taką i też w każdej karierze się go ściągało. Do niego Olmo patrzyłem też 100 milionów. Takie ruchy to nie na zimę, takie 100 milionowe. Takie ruchy to na lato. Nie, ja... 5 złotych. Martineza z Interu na napad małpa zasłaniająca pyszczek. Dzięki Giziu za wszystkie twoje w ogóle donejciki dzisiaj. Mega wsparcie. A powiem ci, że wybierałem latem pomiędzy Lautaro Martinezem a Erlingiem Haalandem. Padło wtedy na Haalanda. Później przez chwilę byłem tak zdenerwowany na Erlinga Haalanda, jak widać po celu nawet donatów dzisiejszych, że przez chwilę myślałem, że faktycznie pozbędę się Haalanda i ściągnę Lautaro Martineza, ale ostatecznie padło na to, że został Haaland i nawet sobie radzi, więc Lautaro, nie, wystarczy mi ten napastnik, jeden o takiej charakterystyce jak Haaland. To na Lego już mam w klubie, no ludzie. Za pół ceny netto, ale nikt nie chce nawet za zero ceny netto. No, latem, powiem wam, dokonamy dalszych ruchów transferowych. Teraz jestem usatysfakcjonowany tym składem, który posiadam. Spokojnie dotrwamy do końca ligi. Mamy do końca 16 kolejek, 16 meczów plus kilka meczów w pucharach. No tak, zostało nam 20, maksymalnie 5 meczów, jakbyśmy tam daleko w Lidze Mistrzów zaszli, nie? 25 meczów do rozegrania, to ta kadra spokojnie to ogarnie. Jest Sergio Busquets w Arsenalu, tak, za 30 ponad milionów, to jest najciekawsze. Dobra, Atletico wygrywa z Osasuną i stawia nas tutaj pod ścianą, bo jakbyśmy przegrali, co się pewnie nie zdarzy, ale jakbyśmy przegrali z Osasuną, to mamy stratę... 4 punktów, przewagę już tylko 4 punktów. I kurde, i mamy Onanę, Ter Stegena, a musi grać Neto w bramce. Wstyd. A czemu ty jesteś tu pianić w tym? Wstyd. Kto jest kotem? Luisa Alberto. A, bo to Lazio. Nie oglądałem? To obejrzę, no. Ale mówię, już na to okno chyba wrażeń wystarczy. Nie mam udziału w wynagrodzeniu z Neto. W sensie nic takiego nie było, po prostu go oferowałem. I tyle. Dobra. Znowu Gomez, Guedes, Lee Kang-in. Ciężkie te mecze z Walencją. Tutaj bez ścisłego, już znam na pamięć tego Maxiego Gomeza. Dobra, Barca, Walencja. Nie no, gdzie Morgan Gibbs-White, bez przesady.
Sergi Roberto. Moriba. Grimaldo, 13 minuta, Haaland. I właśnie dlatego nie potrzebuje już Lautaro Martineza. Erling Haaland. No tak, z 20 goli może w tym sezonie strzeli, co? Erling. Ładnie, pięknie zaczynamy ten mecz. Zgrała się Barcelona. Zgrało się tych sporo nowych zawodników ze sobą. Skriniar, jest Sergi Roberto na prawym skrzydle, Griezmann, Moriba! Ilaish Moriba, ej, to jego 6. gol już w pierwszej kadrze. Robi robotę, naprawdę, Ilaish Moriba. Dobra decyzja, żeby dać mu szansę w tym pierwszym zespole już tak często. Messi, Haaland nad bramką. A, bo ty mówisz o Sergio Busquetsie, to tak, to kupili go za ponad 30 milionów i nie musiałem dopłacać nic do pensji. Więc się zdziwiłem. Dostałem taką samą ofertę od Arsenalu i od United chyba. I poszedł do Arsenalu. Więc trochę przeczyszczamy szatnie. Moriba, ależ był blisko. Haaland, jeszcze Moriba. Nie będzie dubletu na razie. Moriba odebrał piłkę Gai. Co robi Ilaish Moriba w tym meczu? What the fuck? Za chwilę nie będziemy potrzebowali tego Savicia. Ale nam idzie piłeczka. Tak porównując do pierwszego dzisiejszego streama, do początku tego streama, jak nic tam nie wychodziło, absolutnie te akcje się nie kleiły, a teraz po tych 5 godzinach gry, to jest zupełnie inna Barcelona. Griezmann czeka, Haaland na piłkę, nie dostanie jej na pustą bramkę. Griezmann przyrzedził w tej sytuacji. Messi i Jasper Cillessen. Raz jeszcze Messi. Haaland, nie dociera do niego futbolówka i tam trzech naszych piłkarzy z tyłu zostało. Maxi Gomez, ale podaje pięknie do Erlinga Haalanda. Haaland nie będzie dłużny Griezmannowi i również Griezmannowi nie poda tej piłki. No, mamy świetną atmosferę w naszej szatni, muszę przyznać. Powinno być 4-0, ale nasi napastnicy są Żydami. Niestety. Ech. No nie skomentuję tego za bardzo. Kwadransik. Jordi Alba, Ansu Fati i Pedri, a za Messiego, a co tam? Antoine w tej drużynie do wymiany. No to możemy sprzedać Griezmana i kupić Lautaro Martineza. Będzie Martinez, Haaland, Messi. Haaland, rzut karny. A, Messi znowu zszedł chwilę przed rzutem karnym. No to Haaland z kolejną bramką w takim razie. A właśnie, Polska-Bośnia niedługo się zaczyna. To pogramy tak tego streama do tego meczu mniej więcej, nie? Myślę. Przyznany karny po faulu Carlosa Solera i Erling Haaland przed szansą na drugiego gola dzisiaj. I szansę marnuje. Szkoda. Zawsze by było do statystyk. Ale piękny mecz Moriby. Mega mi zaimponował. I będzie MVP 8-7. Ocena. Fati. Pięknie. Mamy na boisku w ogóle fajnych młodych piłkarzy Barsy. Jest Moriba. Jest
Pedri, Fati, jeszcze brakuje Todibo, nie? Byłoby czterech. Prawie pół składu, takie młode. Z La Masii. Jestem bardzo zadowolony. Znaczy z La Masii i Todibo, nie tak do końca, nie? Ale... Pięknie rozgrywałeś piłkę, De Jong, w ostatnim meczu. No i ładnie. Okno zamykamy, w takim razie zaraz piąta runda Pucharu Króla. Nie wiem, która to jest tak... A to jest ćwierćfinał już, dobra. Ćwierćfinał. A ja chciałem sobie sprawdzić skład Polski na ten mecz z Bośnią. Co tam wuja wymyślił tym razem? Mądrego lub nie. Składy. Góralski, Fabiański, Kędziora, Glik, Bednarek, Rybus, Góralski, Krychowiak, Góralski, Jóźwiak, Grosicki, Zieliński, Milik. Będzie ciężko, powiem wam z tą Bośnią. Ilejsz Moriba rozwinął się tak. Jeszcze za bardzo się nie rozwinął, ale powoli. Może jakiś kontrakt mu damy? Jak to nazwałem, bonusowy. Z klauzulą tam u niego akurat musi być wysoka. Koniecznie wysoka. Giziu. 5 złotych. Ogólnie oglądam cię z rok czasu, gdy szukałem jakichś filmików o FM i ty najlepszą robotę robisz, rzadko na live oglądam, ale zawsze na zapis patrzę odwrócona twarz i teraz się udało, to mogę trochę dorzuć grosza, twarz puszczająca oko. A, dzięki serdeczne za miłe słowa i za wsparcie oczywiście, Giziu. Bardzo mi miło, że doceniłeś to, co staram się tutaj robić. Kłaniam się nisko i liczę, że jeszcze sporo miłego czasu spędzisz przy moich filmach, tym bardziej, że niedługo premiera nowego FM-a i będzie jazda, nie? Teraz sobie tak siedzimy na chillku i tylko oczekujemy na tego nowego FM-a, wtedy będzie jazda. Dzięki, Giziu, jeszcze raz za wszystko dziś. A my co? Dobra, dostał nową umowę Moriba. Pedri, chodź tu do mnie, hopie. A ty masz do 2024 roku kontrakt. Chcesz jakiś nowy? Chcesz, co nie chcesz, tylko tobie dam 500 milionów oferty minimalnej. Bez bonusów. Milion 300. Ansu Fati, drogi kolego. Tak się składa, że też jesteś w tej grupie wonderkidów moich. I również masz klauzulę 500 milionów. Czemu nie da się wyższej w ogóle? On potrzebuje trochę wyższej pensji. 1,66 BDC. Dobra, czy ktoś jeszcze chce? Todibo. Todibo, na razie może nie. Tonali, chyba jeszcze nie chce. Moriba, Grimaldo, Longlet, Szklinia. No dobrze. Ale hula nam Barsa. Najlepszy strzelec Messi, później Haaland. Możemy sobie to zobaczyć tu. 17-13, później Griezmann 8 i Skriniar 5. Ładował po tych rzutach rożnych Milan Skriniar. O, Real Betis, Real Madrid, ale meczyk. To trzymamy kciuki za Betis, bo Betis już osłabł totalnie. Fatiemu dałem na 4 lata umowę. A nie, na 3 rzeczywiście. Myślałem, że jest 2020. Ale dobra, tam
I tak sobie przedłużymy później, bo on i tak będzie chciał wyższą pensję. Pięknie, Betis 2-2. Sztos. Tylko punkcik Realu Madryt na Benito Villamarín. Wobec tego mają 45, tracą do nas 12 punktów już. Dobrze. Nowy FM będzie w drugiej połowie listopada. No, fajnie bez tego też, fajnie bez tych bonusów jest pod tym względem, że ma się taką kontrolę, jakby można włączyć sobie, wiecie, tutaj zakładkę skład, włączyć płace i wiecie, że żaden z piłkarzy nie ma na przykład bonusów, tylko to jest tyle po prostu, ile mu zapłacicie przez rok i tyle, nie? I to jest dla mnie mega spoko akurat. To już nikt nie będzie zarabiał poniżej miliona w naszym pierwszym składzie. Tak się składa. Ter Stegen wznowił treningi. To już będzie na meczek z Villarreal. A może Onaną będziemy grali w Copa del Rey? Dawajcie. A nie, bo Onana jest do 7 lutego na kadrze. Ja jebie. Te afrykańskie kraje. Dramatyczne. Dramatikosz. Z Messim przedłużyłem rok i nawet zszedł z pensji 60 milionów na 37, ale tam trochę większe bonusy chciał. Wyjdzie na zero w sumie. Griezmann ma na stary kontrakt. Sporting chce Pucza. Roberto zasługuje na powołanie być może. Być może tak. Ćwierćfinał Pucharu Króla przed nami. Już 20:20. Ale dzisiaj się nagraliśmy. Ten stream trwa 2:45. Poprzedni chyba trwał poprzednio. No już jestem zmęczony. Więc 5,5 godziny dzisiaj gramy w FMA. Tak więc całkiem sporo, drodzy państwo, muszę wam przyznać. Fajnie, że ze mną tu jesteście cały czas w bardzo fajnej liczbie. Jak na poniedziałek po południe ponad 200 osób, to było spoko. Podoba wam się chyba też, tak jak mi taki pomysł na karierę taką luźną. Myślałem, że ja ją będę kontynuował przez 2 miesiące, tam raz na kilka dni stream, nie? Taki na luzie z Barcelony. To się okazuje, że my to skończymy po tygodniu. I nie będzie co robić, nie? Weźmiemy sobie jakiś inny klub wtedy po prostu, też taki do zabawy. Na przykład weźmiemy sobie Paris Saint-Germain i zrobimy cały skład złożony z Francuzów. Nie? Ty, ej, to mógłby być fajny pomysł na takie dogorywanie do nowego FM-a, moim zdaniem. No plus jeszcze tą stiałę dokończyć, nie? Cześć Mateusz. Taka ilość streamów, jakby nowy FM wyszedł, no. Trochę tak. Rejestrujemy. Co myślicie o takim pomyśle, żeby podobnego typu jeszcze robić w tym FM-ie kariery? Frankie de Jong kontuzjowany. I Ligę Mistrzów ukąsić takimi Francuzami. Griezmana byśmy wyjęli z Barsy. Lengleta byśmy wyjęli z Barsy. Varana z Realu.
Mielibyśmy reprezentację. Nie no, Neymar też wyjazd. Torino, Belotti, Mili. Nie. Mówię takie luźne do siedzenia tak o przy kawce. Czasem przy piwku. 9 łapeczek brakuje do 100 w górę, dlatego bardzo proszę i dziękuję. Pedri. Z nową umową. Będzie szczęśliwy, będzie miał na lody dla dziewczyny, a ona dla niego. Dobra. Kogo my tu mamy w tym ćwierćfinale? Atletic Real Madrid, Sociedad Valencia, Huesca, Atletico, Villarreal, Barcelona. Dają jakiś lekki uraz, więc Sandro Tonali. Ej, Moriba ostatnio zagrał takie zawody, że aż szkoda mi go zdejmować. Ja go zostawię tutaj. Niech Savić przemyśli swoje zachowanie. No i Ter Stegen w bramkę. Może Fati za Griezmana jeszcze. Chociaż nie, no dobra. Nie aż tak. Karierę angielskim gigantem to możecie obserwować przy okazji Boltonu. Też piękna nasza przygoda. Trochę zepsułem tą rozmowę, ale okej. Laporte z City jeszcze wyjąć. Kurde, ej, robimy. Kolejna kariera po... Taka mini kariera. Bo Barca potrwa 2-3 sezony, nie? Tak myślę. To kolejna taka mini kariera, mini seria to będzie... To będzie PSG Francuzami. Tylko. Sprzedajemy wszystkich tych Markinioszów. Chyba, że ktoś ma podwójne obywatelstwo, nie? To się liczy. I zwozimy z całego świata Francuzów, kurde, rozsianych. Pjanić, ole pudło, taka piła od Messiego, no Boże. Wstydziłbyś się, człowieku. Mogłem jednak Milinkowicza za Pjanicia dać. Pogba, no, Paul Pogba. Do zrobienia to jest fest. Serio. I Parejo nam strzela gola. Oj, Parejo mnie krzywdzi. Mój Dani Parejo z Walencji. Trzydziesta pierwsza minuta, Pjanić. O, ładnie obsłużył Grimaldo. Ten z powrotem do Pjanicia. Tonali! Oj. Pjanić ma francuskie obywatelstwo? Ma, no. Pjanicia. Nie no, może Pjanicia nie akurat. Żiniak z Giruna. No. Na napadzie. Ej. Football Club de Barcelona. Nie kończmy streama w taki sposób. Przecież my dzisiaj na streamie nie przegraliśmy. W sensie na tym drugim. Zremisowaliśmy tylko jeden mecz i Erling Haaland. Przebudzenie. Tak jak Weszło robi te quizy, to Redemption, nie? To jest właśnie... Ten stream się nazywa Erling Haaland Redemption. Kurwa, Steven Gerrard, co on tu robi? Okej, okay. Status quo przywrócony. Jest Reece James, Villarreal. Na wypożyczeniu.
Coman, Martial i Corentin Tolisso. Robimy to. Ej, ja już czuję tamtą kolejną karierę, nie? Ale spoko, jeszcze tutaj półtorej roku albo 2,5 roku tej kariery nas czeka. Tak, żeby porządnie stwierdzić, że to jest Barcelona, jaką chcielibyśmy widzieć. Które miejsce? No w lidze mamy pierwsze miejsce z 7-punktową przewagą. Oj, Moriba tu kontuzjowany. W Lidze Mistrzów wyszliśmy z grupy, zagramy z PSG swoją drogą. I to jest ćwierćfinał Pucharu Króla i do tego wygraliśmy Super Puchar. I wygramy wszystko, co będzie do wygrania w pierwszym sezonie. Sergio Busquets, co są bohatera. I Sergi Roberto, poważna kontuzja. Coś mnie tu kopią, kurde, chamy z Villarreal. Gdzie jest Kobi? Cel kariery to Liga Mistrzów? Nawet nie do końca, ale nie, no chciałbym wygrać Ligę Mistrzów, ale chciałbym też, żeby zostawić ten klub taki mega poukładany, że jak się na niego spojrzy, to się stwierdzi, właśnie tak powinien wyglądać ten klub. No i sukcesy też trzeba na koncie. Czy nie mam pomysłu na karierę, na streamy, na FMA21, na pierwszą, ale myślę, że na kształt Boltonu nie wiem, czy niedobrym pomysłem by było, żeby zrobić karierę Deportivo La Coruña, upadłym do trzeciej ligi. Też go wyjąć z trzeciej ligi, podobnie jak Bolton. Co wy na to? To mogłoby być kozackie. Taki klub. No i co? Będzie dogrywka? Semedo jeszcze. Semedo. Pjanić! Jest bromeczka Miralema Pjanicia. W pierwszej połowie mu nie siadło. Teraz jak najbardziej. Ole, comeback. 0-1 na 2-1 i za chwilę zameldujemy się w finale. Półfinale Pucharu Króla. Chociaż jeszcze żółta łódź podwodna. Griezmann! Nie trafił. W Ekstraklasie dopiero byliśmy z Pogonią Szczecin. No właśnie, Radek, no też o tym pomyślałem. Masz rację, dobry pomysł. Albo odcinek zrobię w ogóle taki, żeby podsumować tą karierę, że pokażemy wszystkie transfery w pierwszym oknie, w drugim, co się działo po kolei. Screeny zrobimy. Siemanko Marcelini, dzień dobry, dzień dobry. No już, jeszcze troszkę tylko posiedzimy i obejrzymy sobie meczek reprezentacji również, no. Jeszcze 15 minut zostało. No, ale La Coruña taki bolesny przypadek. Dobra, jest w półfinał Pucharu Króla. Kto by pomyślał, że po takim początku sezonu będziemy w takim miejscu znakomitym. Nie mogliśmy znaleźć tego naszego stylu, ale ten styl właśnie jest tutaj w tych statystykach teraz. I teraz trzymamy kciuki, żeby Sergio Roberto nic nie było specjalnego. Moriba 3 dni, Sergio Roberto 3 tygodnie. No dobra. Estadio de la Ceramica. Atletico wchodzi, Real Sociedad oraz Real Madrid po karnych. A i ten Real Madrid, no. A z kim zagramy? Pojutrze mamy losowanie. Ej, znowu gramy z Sociedad w ogóle. Przed chwilą mam wrażenie, że z nimi graliśmy. O, to nie było tak przed chwilą, ale wygraliśmy 3-0. Piękny to był nasz mecz. Znakomity. Odbudowa Anderlechtu z Belgami i Holendrami na streamie. No, mamy do tego jeszcze ponad 2 miesiące, więc spokojnie. Nie ma się co spinać. Oto. Szkoda Moriby, no ale dobra, jest Milinkowicz-Savić przecież. I tutaj mamy 3 dni przerwy. Jeszcze ja wiem, czy oni wszyscy potrzebują. Grimaldo potrzebuje. Pjanić.
Messi i Haaland odpoczynku. Nie, w tym FM-ie Anderlecht żaden nie. W tym FM-ie jak już będziemy coś zaczynać, to tylko właśnie Barcelonę, Paris Saint-Germain, Francuzami i tak dalej. Już tak po prostu, żeby coś ciekawego się działo, bo zazwyczaj jak dochodziło do nowego Football Managera, to już było takie, wiecie, takie przesypianie, tak nie za dużo się działo, a tutaj ta kariera Barcelony tak ożywiła, że szok. Umtiti. Szykuje się co? Do odejścia po szczerym wywiadzie? A idź w pizdu. Co ty myślisz, że będę płakał? Nigdy w życiu. Saul. No Mario Balotelli tylko tyle, że będzie w drugiej połowie listopada albo pod koniec listopada, coś takiego tam. Saul, 86 milionów. Dobra, no już nie ma okna transferowego, nie musicie mi tego pokazywać. Dobra, Puchar Króla. Real Madrid. Atletico. Gramy z Realem Sociedad. Jakbyśmy za mało meczów mieli z Realem Sociedad i Derby Madrytu w drugim półfinale. Ej, to znowu za chwilę. No nie, ile z tym Sociedadem? Pożegam się tym Sociedadem. Tu Sociedad. Później Atletico. Kurde. Dość sporo tej roboty. Onana, wrócisz kiedyś? Z tego Kamerunu, dziadzie? Kupiłem sobie bramkarza. Siedzi w Afryce od miesiąca. Laporte, Skriniar. Dobra, obrana by była. No byłaby. O, proszę Paweł. No, to powodzenia. Arsenal też może być mega ciekawy. Żeby go po węgrowemu, że tak powiem, poprowadzić. Kamavinga. O Boże. Ciekawe jak tam Barca B. Barca B, piąte miejsce. No, pewne utrzymanie, nie? Patrzcie, druga liga pod względem reputacji, druga liga hiszpańska jest zaraz za Polską. A jak tam w Polsce się dzieje? Legia się dzieje. Jo jebio, 16 punktów przewagi. Raków jest mistrzem. Jezus. Ten dodatek mi nie zadziałał do końca, powiem wam. Następnym razem ogarnę to lepiej. Pewnie masz półzawodowy klub albo amatorski klub, Piotrek. Muszą być wyniki, w końcu musisz stać się profesjonalnym klubem, no. Takie uroki trzeciej ligi walijskiej, no pewnie tak to właśnie tam wygląda w Walii. No. I tyle. Real Madrid, Levante. Nie gra Atletico. Real 2-0. Legia wygrała Conference League. To kozak. Luis Alberto. A dodam do listy życzeń, żeby Paweł się cieszył. No Raków jest mega dobry w FM-ie. Proszę bardzo, tu jest tabela Ligi Hiszpańskiej. 7 punktów przewagi nad Atletico de Madrid.
Tego Paryża się boję. Kurde, jesteśmy w takim gazie, a trafimy tutaj na Paryż. A od tego zaczniemy kolejnego streama w ogóle. Pewnie jutro. Pierwsza runda eliminacyjna Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain. Będzie 6 i 8, 14 kolejek jeszcze do rozegrania. Tak ze dwa streamy jeszcze i kończymy ten sezon, nie? W mega przyspieszonym tempie. Sevilla Atletico. O, tu jest szansa, żeby Atletico się wywaliło. Meczek się zaczyna? A to nie o 20:45? O 20:45. Jeszcze zdążymy Sociedad zobaczyć przecież. Żeby w dobrych humorach iść na mecz. Bo później może być z tymi humorami różnie, powiem wam. To tak nie jest powiedziane, że to w tej Polsce tak dobrze się będzie działo. Dobra, Fati zagraj dzisiaj na koniec zamiast Griezmana. No. Tak bywa. Dobra. Gramy. Hymny nucą. Skoro takie tempo narzuciłem, to widzimy się o 23 po meczu reprezentacji, tak? No trzech streamów jednego dnia to jeszcze nie było. Nie, no może już odpuścimy dzisiaj. Już mnie oczy bolą od tego kompa. 5 godzin streama. 5,5. Już mam dość. Haaland. Haaland! Ale się rozkręcił Norwek. Dobrze. Pierwsza minuta. YOLO. Pierwszy strzał. Pierwszy gol. Aj, Fati w poprzeczkę. Dzień. Semedo. Haaland dojdzie do tego. Ale. Erling Haaland. Ale się rozkręcił. Ja jebie. 2-0. Ale to był piękny gol Haalanda. No a powiem wam, że Football Club de Barcelona po rewolucji jest naprawdę. Jest naprawdę dobra, nie? Ile przegramy, Marcelini? Tak, nie masz wiary? No ja też za bardzo nie mam wiary w tą reprezentację, szczerze mówiąc. Sergiej Milinkowicz-Savić. Ty, chyba że gramy i oglądamy ten mecz dalej. Nie chce mi się kończyć. Czy nie? Nie, no dobra. Skończę, no oddam to pole reprezentacji Polski, no. Niech będzie. Niech się pokażą, no. Szerszej publice. Moje 5 minut dziś minęło. Potężny Norwek, no jest. Kozak. Serio. Erling Haaland się wybił dziś na tym drugim streamie. Patrzcie, jak pięknie gramy. 12 strzałów, 11 celnych. Skriniar! 4-0. I znając życie, zaraz w pucharze dostaniemy w trąbę. Trener do zmiany w reprezentacji, nie, że w Barcelonie. Trener do zmiany, no co zrobisz, no nie zwolnią go, pewnie będzie sterczał do tego Euro 2021, jak się okazuje. Później wszyscy będą wielce zdziwieni, że chuja nam poszło na tym Euro, że dostaliśmy w cymbał od Szwedów, Hiszpanów, Bośniaków i będzie zwolnienie. Z dnia na dzień, nie?
I wszyscy będą w szoku. Jak to możliwe, że nam nie poszło, no? Już było tak dobrze. Przecież tak dobrze było. Koniec meczu. 4-0. Ale ich rozjechaliśmy. Jesteśmy takim walcem, że tak siedzę na takim chillu, że szok. 9 meczów bez porażki. Solskjaer. Co ty robisz Lengletowi? Darzysz go wielką estymą? Zboczeńcu? Z Manchesteru? A przed Euro są jeszcze eliminacje Mistrzostw Świata. A prawda to, że nie będziemy rozstawieni w tych eliminacjach i może tak być, że na ten Mundial to nam ciężko będzie się zakwalifikować? No. Nie, no może jak dzisiaj dostaniemy w cymbał od Bośni, to ktoś pójdzie po rozum do głowy, później jeszcze w cymbał w eliminacjach, no ale ile można w ten cymbał dostawać? A dzisiaj, a właśnie teraz Atletico Sevilla. Sevillo, proszę cię, trzymamy kciuki. Giziu, 3 złote. W nowym FM byś mógł Arsenal poprowadzić, odbudować ich małpa zasłaniająca pyszczek. Jestem ich fanem, małpa zasłaniająca oczy. Może. Może Arsenal też jest taką ekipą, która na to zasługuje. Ale to też by była raczej taka kariera. Raz na jakiś czas będziemy sobie robili, tak jak tutaj w Barcelonie, na takim chillu totalnym. Więc jeżeli będziemy kontynuowali takie kariery, to na pewno następna będzie w tym Paris Saint-Germain i w Arsenalu. Jeżeli będziemy kontynuowali, to na pewno w Arsenalu też się pojawi. Dzięki, Giziu. Ej. Sevilla wygrała. Lucas Ocampos z hat-trickiem. Czyli mamy 10 punktów przewagi nad wiceliderem. 3 mecze do przodu. I 14 kolejek do zakończenia. Tak, tak, dobrze to określił Vendetta. Dobra, to zapuszczę może ten meczyk, może jeszcze zagramy ten puchar. Widzę, duch w narodzie nie wierzy. Nie ma wielkiego porwania na ten mecz. Każdy jest tu fanem jakiejś drużyny w zasadzie, no. Weź tu każdego, spróbuj zadowolić. Zmazać plamę z Holandii. O, na bank. Ej, Messi mi przestał gole strzelać, nie wiem czy zauważyliście. 33 miliony za Nelsona Semedo? No nie teraz, takie ruchy to nie teraz. Takie ruchy to nie teraz, drodzy państwo. Ej, zgłodniałem trochę. No i znając życie, tak jak mówiłem, teraz przerżniemy. Zagram identycznym ustawieniem, identycznymi osobami w tym półfinale Pucharu Króla jak w meczu ligowym. I dostaniemy w dupę. Na bank. Siemanko Karol. Nie chce mi się ten mecz włączyć. Może to dobrze? Może to znak? O nie, Murzyn na reklamie. Langlet, Skriniar, Savić, Haaland. 11 tygodnia. Pa, pa, pa. Kibice pewni zwycięstwa. Yuri Tielemans. Dobra. I równocześnie Real Madrid gra... Ej, tak dla pewności, to jest dwumecz, nie? Tak.
To jest dwumecz, dobra, więc nie ma się czego aż tak bardzo obawiać. Gramy znowu na własnym stadionie. To robimy Onanę. Debiut Onany. Panie chrzanie, panie chrzanie. Nie przestanę. 10 złotych. Super by było, a też liga angielska wymagająca i z takim właścicielem zjebanym małpa zasłaniająca oczy. Tak jest, Giziu. Dzięki serdeczne raz jeszcze bardzo ci mocno za dziś. I powiem ci, że skoro oglądasz mnie też poza streamami, no to na pewno śledzisz karierę w Boltonie. I tam powiem ci, że... Tam ci powiem, że doświadczyliśmy tego, że liga angielska jest wymagająca. Aczkolwiek mam nowego właściciela i wcale nie jest też taki zrąbany, że tak powiem. Myślę, że tak. No, myślę, że mogę... Mogę powiedzieć, że na pewno w tej naszej serii takich karier barcelonowo-Paris Saint-Germainowych dojdzie również i do kariery w Arsenalu. Czemu nie? Manchester United to chyba raczej nie. Właśnie prędzej Arsenal, nie? Dzięki jeszcze raz. A ciekawe, czy w FM-ie właściciel w ogóle w Arsenalu się zmienia? Pewnie macie więcej doświadczenia. Ja kiedyś grałem w Arsenalu, ej. Gdzie ja grałem w Arsenalu? Ja grałem w Arsenalu przez chyba pół roku w karierze w Hexagon Challenge. I to było najgorsze pół roku moje w FM-ie tamtym. Nie wiem, czy to pamiętacie, ale coś takiego było. Ale miałem też karierę na YouTubie w Arsenalu i nie wiem, czy ja tam Ligi Mistrzów nie wygrałem wtedy. Chyba to była moja pierwsza Liga Mistrzów wygrana na YouTubie. Tylko nie pamiętam, co to była za kariera. Kurde. Było tak dawno temu. To był jeden z moich pierwszych FM-ów nagrywanych na YouTubach. Minamino, Skriniar wybija. Mówiłem, no ten drugi mecz z takim samym rywalem zawsze jest mega trudniejszy. Chelsea po zmianach. No ale co w takim Chelsea mamy do roboty? Tylko grać i wygrywać. Haaland. Oj, słupek. No właśnie. W jednym meczu idzie, w drugim już nie ma szans. Dobrze, to jest dwumecz. Bo tu może być różnie dzisiaj. Ale jest debiut Andre Onany. Powrót do Barcelony. Z Arsenalu wróciłem do Copa, tak, do Ameryki Południowej. Tak. Nie, to było tak, że byłem chyba w São Paulo. Zmęczony byłem. 3 miesiące spędziłem w São Paulo. Najgorsze też w życiu. Trafiłem do Arsenalu, gdzie było jeszcze gorzej. I później trafiłem do Boca Juniors chyba, nie? Jakoś tak to wyglądało. No, to São Paulo było dramatyczne. To było gorsze od Arsenalu, jednak sobie teraz przypomniałem, że coś w tej karierze było gorsze od The Gunners. Boty utworzone przez grę? Jakie boty utworzone przez grę? A Nugenów? No, nie da się, chłopie. Inaczej nie byłoby kim grać. 15 minut. Alba. Pedri. Może za Savicia? Albo nie, bo tu pianić. Dobra, to wpuszczę Moribę i Pedriego. Młodzież wchodzi na pomoc. Ja chyba nie chcę tej Polski oglądać, powiem wam. Ja mam tam na drugiej karcie to odpalone, ale wolę sobie tutaj patrzeć na własnego streama chyba. Jest Erling Haaland. 17 gol. Ale kocur. Haaland brameczkę w meczu repki strzelił. No tutaj też. Jak widać. No i dobra, jest zaliczka. Z Camp Nou. Nie straciliśmy gola u siebie. Ja muszę sobie sprawdzić, ile z rzędu Haaland strzelił goli. Ile meczów z rzędu. 5 złotych.
W Gylten Bolton to mistrzostwo pomysł. Linki. Już od początku, co tam robiłeś, petarda gest no. V. Też mi się niesamowicie podoba. Jestem mega szczęśliwy, że rozpocząłem taką właśnie karierę. I teraz, jak mówię, dla wspierających jest dostępny koniec sezonu tego piątego i tam też jest masakra niezła. I na kolejny sezon najprawdopodobniej zniosę sobie ten limit transferowy, że ściągam tylko piłkarzy z Wysp Brytyjskich, bo i tak mi to zniszczyli już Real Madrid 4-0. I tak mi zepsuli już ten zwyczaj moi właściciele, Atletico. Zepsuli mi ten zwyczaj właściciele i postanowiłem, że pójdziemy na podbój gdzieś tam Europy już z zawodnikami też z innych krajów po prostu, nie? Myślę, że to będzie dobry plan. Boltonik. Dziesięć minut, a my nie byliśmy na połowie Bośni. No tak bywa mnie niekiedy, no. Słabsze mecze się zdarzają. Kurde, ej, Griezmann ostatnio jest bez formy, total. Dawajcie mu tutaj, skrytykujemy formę. Bo coś jest z nim nie tak. Ansu Fati wchodzi i robi dużo większą różnicę. Ty, Messi, szczerze mówiąc, w ostatnich meczach. To też tak, kurde, dupy nie urywa, ej. Ale co, Messiemu powiem, że chujowo gra? Nie mogę temu zaprzeczyć. Trochę się wstydzę. Tak Messiemu powiedzieć. Dobra, Ter Stegen wraca na bramkę. Nagrałeś się Onana, to był twój ostatni mecz w tym sezonie. Dobra, to tam Real Madrid załatwił już Atletico. A w sumie nawet spoko, że tak się stało, to Atletico takie podłamane wyjdzie na mecz z nami. Tym bardziej, że gramy na Wanda Metropolitano. I później, później, wcześniej graliśmy na swoim stadionie, wygraliśmy 2-0. To była druga kolejka jakoś. Semedo Beijing składa ofertę. 5 dych. Wow, 5 dych? No ale nie sprzedam teraz Semedo, no. Nie potrzebuję tych 5 dych. Nie potrzebuję tych 5 dyszek. Latem sobie go sprzedamy. Ale mi się podoba ten składzik, no. Dużo musieliśmy się nad nim napracować, wiele godzin. Kilkanaście godzin nad tym pracowaliśmy, nie? Ale się opłacało, jak widać. I zaraz możemy wyjść na 12-punktową przewagę nad liderem. Zakładając, że Real wygra, a my wygramy z Atletico. Ale łatwo nie będzie. I ten Paryż. Trudne mecze. Trudny okres. A dla Barcelony taki luty to z reguły pamiętam, że był lipny. W nowym FM też taką karierę można stołk zrobić, też klub z historią, taka mała propozycja, twarz puszczająca oko. A tak jak dzięki Giziu, tak jak wcześniej mówiłem Giziu, zrobimy bardzo podobną karierę, ale już nie w Anglii, no bo w Anglii drugi raz, to taka bardzo długa kariera, to by mogło trochę już zbrzydnąć, więc postanowiłem, że prawdopodobnie coś takiego zrobimy, ale w Deportivo La Coruña też, w klubie z niesamowitą historią, jak każdy dobrze wie, no Real Madryt remisuje w derbach Madrytu, też w klubie z niesamowitą historią, a klubie, który wylądował w trzeciej lidze hiszpańskiej, podobnie jak Bolton, nie? Więc to może być kariera po drugiej stronie w ogóle kontynentu, też w zarąbistym kraju piłkarskim, ale no... No ale jednak inna, nie? Ale jednak podobna, przepraszam. Więc myślę, że to by było takie dla mnie dobre. Nie wiem, co myślisz. Co tam, Polska jeszcze... Jeszcze zipie?
Morata, Vitolo, Correa, Herrera, Koke, Llorente, Hermoso, Saul, Felipe, Trippier, Conde. Co to za bramkarze? Co tu się stało? Atletico Madrid B? Co ten Allegri to wymyślił? Oblak, kontuzja. 2 do 9 dni. Versailles'ko też nie ma, jest Trippier. Dobra, jesteśmy w takim gazie, że przejedziemy się potem Atletico. I skoro Real pogubił punkty, to będzie więcej jak 12-punktowa przewaga. 13-punktowa przewaga. Pierwszy centrostrzał Rybusa w trybuny zaliczony. No i spoko. To już mamy za sobą, tak? Semedo, Haaland. I nie wpadł Trippier z tą piłką do bramki, a było blisko. Ale Chelsea po zmianach? Co my mielibyśmy tam zrobić? Jest gotowy klub. W Barcelonie fajnie, bo można było właśnie sobie przebudowę całą zrobić. I ciągle ją robimy. I działa, jak widać, działają nasze zmiany. A Chelsea już jest takim produktem do zabawy gotowym. Do nauki gry w FMA, o. Semedo, ole bromo, jo jebie. Pierwszy gol w sezonie Nelsona Semedo. Ole przylutował z pierwszej piłki. Prostym podbiciem. Prowadzimy z wiceliderem 1-0. Nie no, miazgę robimy na tym streamie drugim. Taką, że szok, że się w głowie nie mieści. 6 strzałów do 4, 0 celnych strzałów. Atletico de Madrid. Atletico de Madrid. Może AC Milan? Mieliśmy karierę w Milanie na zasadach Moneyball Challenge. Wygraliśmy w drugim sezonie Ligę Mistrzów. Ale niewykluczone, że w takiej serii tych klubów Barcelona, PSG, Arsenal znalazłoby się również miejsce dla Milanu. Czemu by nie? 5 złotych. A może Francja, tylko trochę inna historia, dwóch lidze, gra Paris z facetami, jest ciekawa historia, odpowiedź na sak grają weterani, a zarazem młodzi twarz puszczająca oko. A tu cię może zaskoczę, choć nie wiem, czy cię zaskoczę, czy nie, ale graliśmy w tamtym FM-ie? W tamtym FM-ie, w karierę, czy w tym FM-ie, karierę w Paris FC. Graliśmy i awansowaliśmy bodajże po dwóch sezonach do Ligę, ale porzuciłem wtedy tą karierę, nie pamiętam, chyba coś przestało nam się podobać w tej karierze, ale fajny pomysł, no tylko, że no już tam byliśmy, nie? Już tam byliśmy i raczej ciężko już by tam było wrócić. Sprzedałem Dembele, no, do Chelsea. Jest jeszcze zapis chyba z tej kariery. Dzięki, Giziu, jeszcze raz. Jest chyba zapis z tej kariery gdzieś tam na YouTubie. O, spalony, dzięki ci, sędzio. Dobra, gramy na czas tutaj. Jak frajerzy. Jak cipki. Chowamy się za podwójną gardą teraz i nie wychylamy głów. Puszczamy Moribę. Tamtym, no nie dokończyliśmy tego. Awansowaliśmy po prostu do Ligę. A to jednak sporo sezonów trzeba by tam poświęcić, żeby z tronu zepchnąć Paris Saint-Germain. Tak szczerze. Skriniar jest, dobra, mamy piłkę, Jordi Alba. O, dobre zagranie, Griezmann kontra Atletico, Antoine Griezmann po raz drugi strzela gola Atletico. W pierwszym meczu na Camp Nou strzelił bramkę Atletico, teraz na Wanda Metropolitano również i cieszy się w zupełności z tej bramki. Solidne zwycięstwo. Znowu 2-0 pokonujemy Atletico. A tutaj się liczą mecze bezpośrednie, czyli mamy punktów przewagi 13, ale tak naprawdę 14 musi zdobyć Atletico, nadrobić, bo w przypadku gdybyśmy mieli porówno, to jesteśmy wyżej i tak. Więc można mówić, że mamy 14 punktów przewagi nad Atleti. No to już 4 mecze. Tak, tak. 4 mecze.
Czyli wygrać kolejnych 9 meczów i mamy mistrzostwo kraju. Sztosik. Miejsce w szeregu pokazała ta porażka Allegremu. Bardzo dobrze. Tam jest właśnie miejsce twoje. O matko jedyna. Dobra, ja już jestem chyba na tyle wypompowany, że wystarczy 3,5 godziny streama, a wtedy 2,5. Daje to łącznie ile? 6 godzin dzisiaj graliśmy. Dobra, trochę za dużo. Wystarczy, jutro się zobaczymy pewnie znowu. Też koło godziny 18 zapewne. A za dziś już wam dziękuję. Idźcie oglądać sobie spokojnie ten meczek i do zobaczenia jutro. Godzina 18, tak pi razy drzwi. Myślę, że będzie to dobry pomysł. Tak więc dzięki za te wszystkie godziny dzisiaj. Bolton jeszcze dzisiaj wylądował. No i co? No i do zobaczenia jutro w naszej pięknej odbudowie, przebudowie, jakkolwiek by to nazwać, Football Club Barcelony. Piękne były dzisiaj te streamy, nie zapomnę ich nigdy. Gramy w Lidze Mistrzów jutro. Gramy jutro w Lidze Mistrzów. Sejwik i siemano, do jutra. Cześć. Ciao.